Nie, pozwolicie na samym wstępie, chciałbym, bo to dzisiaj dzień taki naprawdę wspaniały i miły, z okazji walentynek złożyć wszystkim jak najlepsze życzenia, żeby te życzenia układało się po myśli waszych domach, waszych rodzinach, przepraszacie wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w bibliotece, jak sami widzicie, nowa sala, nowy wystrój. Chciałbym serdecznie podziękować tutaj gospodarzy za przygotowanie tego wspaniałego poczęstunku. Dziękuję Panią serdecznie. Dziękuję Przemkowi Wasilewskiemu za soki i jabłuszka. Bardzo miło. Będziemy rozpoczynać. Otwieram 27. posiedzenie sesji Rady Gminy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie witam szanownych Państwa radnych. W dzisiejszej sesji bierze udział cały komplet. Chciałbym bardzo serdecznie powitać dyrektorów szkół, związki zawodowe jednej opcji, drugiej opcji. Witam Państwa nauczycieli, witam gości. Witam serdecznie Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, witam Panią Skarbnik, witam media i witam tych, co nie powitali. Mam pytanie do Szanownych Państwa Rady. Czy wszyscy otrzymali dzisiejszy porządek obrad? Nie widzę. Prosi o głos Rady Dzień. Panie Przewodniczący, to jest dla mnie bardzo taka niekomfortowa sytuacja, kiedy nie ma w całości takiej dużej publiczności, tylko no, jest grono pedagogiczne, które na pewno przyszło, bo interesują Państwa jakieś sprawy związane ze światem, ale nie ma Państwa sołtysów. To już jest drugie posiedzenie, które ma taki charakter zamknięty. Tak bardzo wiele mam różnych spraw, które miałem przygotowane po to, żeby one obiegły całą naszą gminę. No niestety nie będę mógł ich przełożyć. Mnie to w jakiś sposób moją działalność paraliżuje. No tym bardziej, że nie przewidziałem, bo poprzednio miałem już charakter sesji zamknięty. Teraz drugi raz. Panie Przewodniczący, widocznie sami nie jesteście pewni co do podejmowania pewnych decyzji, skoro takie sesje organizuje. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze uwagi ma? Szanowny Radny Marcinie, chciałbym kolegę przeprosić, a zarazem powiedzieć, że ja wcześniej na komisjach i na zespole wspólnej komisji uprzedzałem, że czeka nas uchwała tak zwana szkolna, która wprowadza likwidację gimnazjum i będzie to się odbywać bez udziału sołtysów. Spotkania odnośnie z nauczycielami, z dyrektorami były kilka razy, ze związkami też kilka razy, między innymi wczoraj kolegi nie było na wspólnych komisjach, tam ustalenia też były, żeśmy bardzo dużo rozmawiali i nadal jesteśmy w kropce, ale tyle kwestii wyjaśnienia. Następne posiedzenie będzie z udziałem sołtysów i kolega radny podzieli się swoimi uwagami, które ma w miesiącu marcu. Czy są uwagi jeszcze co do porządku? Proszę o głos pan sekretarz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bym chciał wziąć z porządku punkt 10. To jest podjęcie uchwały w sprawie egzekwowania zaległych opłat za wodę i ścieki z terenu gminy Klimów. Na komisji rewizyjnej, która odbyła się jakiś czas temu, tutaj radni podjęli decyzję,
żeby to tylko się, żebyśmy zostawili tylko uchwały w sprawie zmiany regulaminu zaopatrzenia w wodę, czyli tutaj ten punkt 10 nie ma to sensu, natomiast zostaje ten w punkcie 11, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 4 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w PNF-cie. Czyli 10 zdejmujemy. Tak Państwo radzicie, tak? Zgadza się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, muszę przegłosować. Kto z Szanownych Radnych jest za przyjęciem w porządku obrad punktu 10? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc, czy są jeszcze uwagi co do porządku? Nie widzę. Kto z Szanownych Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Prosiłbym Pana Wójta o informację działalności od ostatniego roku. Panie Przewodniczący, Pan Rado, zaproszeni goście. Jak sami Państwo widzicie, na samym początku chciałbym powiedzieć, i tutaj nie ma Pani Ewy, ale w imieniu Pani Ewy Państwa zaprosiliśmy to, żebyście Państwo zobaczyli, że mamy następną salę, która będzie mogła być taką salą konferencyjną. Trzeba ją tylko przygotować, nie wiem, może w niedługim czasie wykonamy tutaj, żeby był projektor. Przydałoby się, żeby była tutaj, proszę Państwa, zaplecze jakieś zrobić, żeby można było przygotować między innymi wodę, żeby było takie zaplecze kuchenne. Tu jeszcze mamy przez ścianę takie drugie pomieszczenie. To nie jest tak, że tylko to, bo to żeśmy wyszykowali, natomiast po sąsiedzku jest jeszcze drugie pomieszczenie, które można by było wykorzystać. Ale w związku z tym, że tych pieniędzy było tyle, ile było, to żeśmy to zagospodarowali, jak Państwo widzicie, no wygląda to w miarę, tu był strych kiedyś, tu było wiele gratów takich nieprzyjemnych nawet do wynoszenia, wywożenia, bo to się nazbierało. My, pamiętacie tą bibliotekę, to przejęliśmy po szkole, po liceum profilowanym od starostwa. Chwała im za to, bo żeśmy dziękowali, że nam przekazali szkołę na dokończenie. To jest taka sama sytuacja była, jak teraz mamy sytuację w gimnazjum. I znów to się tak powtarza. Tylko 20 lat temu, a tak w zasadzie 40, to budowaliśmy to wszystko do góry. Czyli szło jakby do góry, kiedy powstawały szkoły średnie. Najpierw to było w szkole podstawowej, pamiętacie, przysposobienie rolnicze, była taka szkoła, gdzie wiele osób z terenu gminy ukończyło tą szkołę. To była szkoła zawodowa, ale po profilu rolniczym. Później była szkoła o profilu ogrodniczym, później była liceum profilowane. No i oczywiście 18 lat temu powstały gimnazja, czyli to był taki rozwój gminy. A teraz patrzymy, że to idzie w drugą stronę znów, czyli wchodzimy znów do tego, co było 40 lat temu, czyli będą tylko szkoły podstawowe. Przykro to jest nam, bo ja sobie nie zdawałem sprawy, ja to liczyłem, że przynajmniej jakaś szkoła typu czy liceum zawodowe, czy może profilowane ewentualnie. Ale tak jak tu kiedyś żeśmy dyskutowali troszkę na ten temat, to proszę Państwa, środowisko, jednak to nasze środowisko wiejskie, ludzi ubywa. Dzieci ubywa, młodzieży ubywa. Proszę Państwa, kiedyś w każdej szkole, jak Państwo pamiętacie, było dużo, dużo więcej, nawet jak nasze gimnazjum 18 lat temu żeśmy tu tworzyli, dyrektor Janek może powiedzieć, to by mieliśmy 320 uczniów po naborze do trzeciej klasy, a okazuje się, że dzisiaj mamy około 200. No to proszę Państwa, to jest duża różnica i na pewno my tych dzieci na razie nie stworzymy i być może to jest wymóg czasu, tak? Ja trudno powiedzieć. Także Państwo sobie obejrzyjcie, pójdźcie do biblioteki. Mamy tutaj ogrzewanie gazowe, już
bardzo nowoczesne. Uważam, że ta sala będzie wykorzystywana nie tylko na sesje czy tam na rady, bo tu mamy daleko, to jest dość daleko od Urzędu Gminy, jest to kłopotliwe. Ale proszę Państwa, czy nauczyciele, czy dzieci będą mogły tą salę wykorzystać do swoich potrzeb. I z tego się też bardzo cieszę, bo to było bardzo mocno potrzebne. Tak naprawdę, to jeszcze jeden budynek nam został do remontu. Ja mam nadzieję, że następne będzie trzeba remontować, bo te, które były remontowane 30 lat temu czy 20, jako Ośrodek Zdrowia w Iłowie, już on wymaga nowego kapitalnego remontu. I trzeba będzie pomyśleć. Mieliśmy złożony wniosek, proszę Państwa, do regionalnego programu operacyjnego, a ten wniosek na Ośrodek Zdrowia nie przeszedł. Ze względu mocno zakres, tam konserwator narzuca też na pewne wymogi i z tego tytułu tam będzie trochę kłopotów. Ale trzeba podejść do tego może z innego programu i ten Ośrodek Zdrowia zremontować, bo po prostu on też nie przystoi już do tych warunków. Ale najgorsza jest sytuacja, to jest centralne ogrzewanie. Tam jest mankament. Jeżeli nawet nie dojdzie do remontu, to w najbliższym czasie musimy przerobić centralne ogrzewanie też na gazowe. Nie są to duże koszty i będzie trzeba ten ośrodek przynajmniej zmodernizować poprzez wymianę centralnego ogrzewania. Proszę Państwa, złożyliśmy te wnioski na drogi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jest to droga w zalesie Przelewy 1100 metrów. I drugi wniosek jest na położenie nakładki na Brzozowie A. Jak pamiętacie, tam jest tylko jedna warstwa na Brzozowie A. Boimy się, że ona zostanie zniszczona. Jeżeli by się udało nam pozyskać na te dwa złożone wnioski, środki, to by była duża sprawa. Ale też złożyliśmy, proszę Państwa, kilka wniosków. Ja tu powiem między innymi, chodzi o wieżyczki na stole, wieżyczki i droga od Ośrodka Zdrowia w Iłowie do Nart. To jest taka ulica Strażacka, proszę Państwa. I te wnioski już były rozpatrywane w pierwszej kolejności. Ze względu na to, że otrzymaliśmy informację od pana wojewody, że 24 miała przyjechać komisja już na rozpatrywanie tych wniosków, ale proszę Państwa, okazuje się, że pogoda jest taka, jaka jest. Myśmy odwołali i przełożyli do czasu, kiedy będzie możliwość tak zwanej weryfikacji poprzez widzialność tych dziur i tych nierówności, które tam na tych drogach są. Bo teraz to jest wszędzie prawie równo, bo woda wypełniła zamarzło i ta komisja przyjedzie na pewno, jak rozmarznie, wiosną zgłosimy i będziemy, proszę Państwa, te drogi weryfikować. Jakie są ceny, trudno powiedzieć. Pragnę Wysoką Radę poinformować i drogi Państwa też, że zgłoszony wniosek przez radnego Komisji Rewizyjnej Przemysława Wasilewskiego na poprzedniej sesji, chodzi o tą dyskusję radnych na komisjach, ten projekt uchwały, który ma być dzisiaj przyjęty odnośnie, bo Państwo jakby wymagaliście ode mnie, żeby przygotować wniosek odnośnie poprawy ściągalności. Proszę Państwa, nie ma takich możliwości przygotowania takiego wniosku. Zresztą to, co pan sekretarz tu wycofał, to było troszkę z tym związane. Natomiast proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że to, co Państwo mówili na poprzedniej sesji jako radni, że w innych gminach mają, to w innych gminach tylko mają też regulaminy, które my mamy od 90. Najpierw można zmieniać te regulaminy, bo ja to tak się sam zastanawiałem, ale nie umiałem od razu Państwu powiedzieć, bo jak ktoś mówi, że w innej gminie mają, no to nie wiem, co mają. I w końcu zrobiłem konsultację z wójtami. Okazało się, że nie mają nic, tylko mają regulaminy. No i proszę Państwa, uważamy, że jeżeli Państwo będziecie wiedzieli, że dzisiaj podejmiecie, że to na komisjach tak było, żeby ten odczyt był 4 razy w roku, czyli co kwartał, to będziemy to czynić. Ja mam obawy, że będzie trudno ogarnąć jedną osobą, a tym bardziej, jeżeli rozbudujemy jeszcze wodociąg już na wszystkie wioski, to jeszcze dochodzi nam około setki przyłączy, które mamy w tym roku zamiar być może, jeżeli chyba by coś tam nie wyszło, wybudować i ten wodociąg będzie już, jak to mówią, prawie że 100%. Będą tylko
dobudowywane osoby, które będą się budować, to będą pozwolenia miały i będziemy tutaj wszystkich przyłączać. A jak wiecie wszyscy Państwo, Lubawka jest już na etapie przygotowawczym projektowo-dokumentacyjnym. I na ogrodzone już mamy, studnie mamy, wykupione grunty mamy, akt mamy. Proszę Państwa, teraz już projektant był już rozmawiany o projektowaniu, rozmawiamy też o przyłączu energetycznym, bo trzeba stację trafą wybudować. A też nie chcielibyśmy, żebyśmy my budowali, bo to są duże koszty, tylko żeby zakład energetyczny nam tą stację wybudował. Mam nadzieję, że może się uda. Trudno jeszcze na 100% Państwu nie umie powiedzieć. Proszę Państwa, wizyta w gminie powiatowego lekarza weterynarii w Sochaczewie miała miejsce, chodzi o tą taką grypę. No, jak wiecie Państwo, musieliśmy wszystkich Państwa sołtysów, wszystkich mieszkańców powiadomić o tym, żeby tactwo domowe zostało zamknięte na okres, jak i trudno powiedzieć, do odwołania. Jeszcze na razie to nie jest odwołane. Także jeżeli będzie informacja, będziemy odwoływać. Natomiast co się okazuje, że ta ptasia grypa nie wystąpiła u nas blisko, ale wystąpiła w rejonie tam Teresina, w rejonie gdzieś gminy Iskierki czy Baranów. To proszę Państwa, to nie jest daleko. I takie gołębie, czy takie ptactwo lotne, to coś takiego może przenieść. A to jest okropna sprawa i ja uważam, że tutaj jest. Jest to też i problem dla, szczególnie dla gospodyń, chodzi o kury. Ale musimy jakoś to przeżyć i jest taka prośba i wszyscy Państwo jednak się dostosowali, bo są za to duże kary, mało tego, to mieliśmy kilka kontroli, jeździły tutaj, kontrola jeździła i jeżeli te kury gdzieś tam w obiegu były, to można ponad 500 zł zapłacić kary, czyli jajka wykupił na 2 lata za prawie za te pieniądze. 17 stycznia spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola miałem, tak powiem, i tutaj omawialiśmy właśnie też projekt wdrażania tej szkoły oświaty i likwidacja gimnazjów, bo jak Państwo pamiętacie, to praktycznie na Boże Narodzenia zupełnie na Nowy Rok została podpisana przez prezydenta dopiero ta ustawa o likwidacji gimnazjów. Co myśleliśmy, ja także do końca, proszę Państwa, nie zdawałem sprawy, myślałem, że jednak to się odbije w taki w inny sposób, że to powinno być wolniej robione, to powinno dać możliwości zastanowienia się, co z infrastrukturą, co z ludźmi, co tu nie mamy czasu na zastanawianie, musimy takie decyzje podjąć. I proszę Państwa, to jest niedobre. Omawialiśmy te ferie zimowe, zajęcia w sali sportowej, w bibliotece i proszę Państwa, jeszcze podjęliśmy taką decyzję tutaj, prosząc strażaków o wykonanie lodowisk przyszkolnych, jak Państwo widzicie, nawet to funkcjonuje, to ja tak się obawiam, jakby było to co roku, to łyżwy są w domu, a jak nie ma łyżew, to no po co to lodowisko, nie? To tak też z jednej strony tak, a z drugiej. Ale część tych dzieciaków naszych, czy tam młodzieży, te ma te łyżwy i to wyciągną po kilku latach i sobie pobawią się, bo tej zimy tak naprawdę ostatnio to nie mieliśmy takiej, że można było takie lodowisko wykonać. A na pewno by się przydała jakaś górka na sanki, żeby te dzieci nie siedziały przy komputerze, nie siedziały w swoich domach, tylko żeby wyszły na powietrze, bo później to się odbija właśnie między innymi poprzez to, że dzieci siedzą, ale u lekarza w kolejce, żeby tam no, podłapały infekcję czy grypę, bo nie ma odporności. No, to tak trzeba powiedzieć, tak wszyscy lekarze mówią. Tego ruchu mamy za mało, chociaż mamy halę sportową Orlik, mamy już siłownię jakąś. Proszę Państwa, jeszcze teraz też myślimy o budowie tych tak zwanych zewnętrznych to są siłownie, czy to są takie klasy zabaw dla starszych, które ja to tak nazywam i też będziemy chcieli, żeby złożyć, to tu mamy problem, już problem się nasuwa. Wiecie dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że samorządy nie są głównym beneficjentem właśnie między innymi pozyskania środków z PROW-u w ramach lidera. Stowarzyszenia oczywiście tak, czyli my tu planujemy poprzez właśnie Unię IUW przez stowarzyszenie taki wniosek złożyć, bo tak naprawdę to samorząd nie może pozyskać w tym rozdaniu, a jest do rozdania
wyłączył 10 milionów do podziału do 2020 roku. Są to znaczne pieniądze. Z tych pieniędzy skorzystaliśmy wielokrotnie, a teraz w tym rozdaniu na 2016-2020 nie możemy i nie będziemy mogli skorzystać. Jest to dla samorządów bardzo niedobre i nieciekawe. Natomiast mogą korzystać stowarzyszenia, które są nieprzygotowane, mało tego, nie mają środków własnych, nie mają zasobów. Jak one mają korzystać? No nie bardzo to rozumiemy, ale proszę Państwa, siły wyższe, bo tak musi być. Odbyły się ważne sprawozdawcze zebrania w jednostkach, została tylko jednostka ekspertów KOR-u. Muszę podkreślić wysoką gotowość bojową jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mało tego, to proszę Państwa, cieszy mnie to bynajmniej, że bo ktoś to powiedział, że za dużo się inwestuje w straży. Ale proszę Państwa, to są takie ośrodki typu, że można tam zebranie zrobić, można spotkanie jakieś zrobić. Już nie mówię o balu czy w innych rzeczach, a zresztą także zwane rodzinne spotkania. Mogą się w tych strażnicach, jak są ładnie przygotowane, jest miło, to można tam sobie organizować. I ja uważam, że w każdym środowisku wiejskim przyszłość to ma. Tym bardziej, że te świetlice są tak mocno podkreślane, że tam świetlice w każdej wiosce powinna taka świetlica być. Klubów nie ma, niczego nie ma, no co na tej wsi więcej zostało? Tylko straż. 31 stycznia odbyły się uroczystości WSP Brzozów wstąpienia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. No jest to duży sukces jednostki. Mamy dwie jednostki, mieliśmy, teraz jest trzecia jednostka w Krajowym Systemie. Jest to prestiż, który podnosi wartość i standard jednostki i gotowej bojowej. No tak trzeba to powiedzieć. I te trzy jednostki to naprawdę Wieżyce, Brzozów i Iłów. To są jednostki naprawdę, które mogą się pochwalić wysokimi wynikami bojowymi, a nie tylko, bo trzeba powiedzieć i zagospodarowanie terenu i inne rzeczy w tych jednostkach są na wysokim poziomie. W sobotę 11 lutego odbył się rajd walki I wojny światowej. Tu ukłon dziękuję tutaj dyrektorowi Jankowi Grasińskiemu za pomoc i za przygotowanie pewnych takich rzeczy, które uzgodniliśmy wspólnie z Muzeum Soaczewskim, bo inicjatorem jest Muzeum Bitwy nad Bzurą Soaczewia, a szczególnie pan Jakub Wojewoda, który jest takim koordynatorem. My byliśmy tylko do współpracy, do pomocy, ale prosiłbym o uwagę, bo ciężko jest rozmawiać tak później niż dzisiaj później. Jest sprawa tego rodzaju, że gdyby była taka sytuacja, że my byśmy im tu nie pomogli, to nie mogliby zobaczyć. To, proszę Państwa, był naprawdę ciekawy. Ja nie mogłem być, bo akurat mnie nie było, ale od Stefanowa aż Młodzieszyny, Kolczynki, Bieliny, Nowa Wieś, Rzepki, Obory, Iłów, wszyscy szli. Odebraliśmy tu autobusem i kto już słaby był, to był odebrany z Obór. Proszę Państwa, doszli, u nas mieli grochówę. Było to coś wspaniałego, ja uważam, to jest promocja, bo ponad 80 osób, to dla mnie to jest zdziwienie, bo dlatego, że było zimno, ślisko, a proszę Państwa, ci ludzie szli. Też niewiele nawet można było zobaczyć po tej trasie, bo jest jednak zaśnieżone i ta pogoda też nie pozwalała. A na Aweli właśnie odbyła się konferencja popularno-naukowa Front Zimowy nad Bzurą. No i oczywiście ta grochówka. Dziękuję dyrektorowi Ludzi za pomoc, tutaj szczególnie paniom, które grochówę ugotowały, bo było to podkreślane, że no Iłów zawsze tam głodnych tych piechrów nie zostawi. A to już było nie pierwsze takie spotkanie, to już jest kilkakrotnie. Zresztą mamy tutaj dużo swojego udziału jako gmina Iłów w tych właśnie takich podkreślania tego historycznego powielania tych spraw. 12 lutego w niedzielę odbył się już 9 halowy turniej w piłce nożnej. Nazywa się on walentynkowy, bo to już tak nazwaliśmy od samego początku, jak talę oddano. Patrzcie, już to jest 9 lat. I tak to szybko upłynęło. Uczestniczyło się w drużyn z Mazowsza. Wysoki poziom, naprawdę jestem pełen podziwu.
i dziękuję też organizatorom. Nie ma tutaj poszczególnie Robert Orzeszek, Edyta Ruch i tutaj cała otoczka, a szczególnie tutaj do pomocy jeszcze Jacek Wojciechowski i inni ludzie, którzy się włączają, bo to nie jest takie proste zorganizować taki turniej, to tylko się tak mówi, ale ogarnąć to wszystko, przygotować, później posprzątać, przez to jest to duży wysiłek, także z całego serca Wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie za informacje sesyjne. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawy różne. Proszę, mówię Państwa, kto by zabrać głos. Proszę o głos, radny przyjście. Szanowni Państwo, przypominają 1 marca Dzień Żołnierzy Niezłomnym. Nie zapominajmy o bohaterach, którzy nie poddali się dół okupantom. Nie zapomnienie. Na szczęście tak się nie stało. Dla dzisiaj są oni inspiracją dla wielu młodych Polaków. Moja działalność o nich przypomina. Jak również te takie postkomunistyczne układy zmusza do działalności podkrytycznej. To, o czym Pan mówił, to jest zupełnie nowe otwarcie niedawno zgnębienia ludzi patriotycznie nastanowionych. Dzisiaj przestawiacie się nie dobrowolnie, jesteście do tego zmuszeni. To jest dobre. To, o czym Pan mówił, straże pożarne, to jest zaplecze tego dawnego systemu. Nie ma nic na razie z budowaniem wspólnoty, to jest zaplecze ZSL-u. To trzeba też niestety będzie zmieniać, żeby to miało charakter za jakiś czas straże pożarne, taki charakter autentyczny, spontaniczny, niezależny, bo dzisiaj to jest dawne takie zaplecze ZSL-owskie. To tak nie może być. To, o czym wspomniałem wcześniej, brak publiczności powoduje, że na dzisiejszej sesji nie mogę nagłośnić bardzo ważnych spraw z mojego terenu. Te sprawy, że tak powiem, tylko nikogo tak mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo są poważne i one mają na celu, tak ustaliliśmy na szczeblach tam w Warszawie, że prawdopodobnie mają na celu politycznie zdyskredytować nową jakość zmiany, tak żeby ludzie mimo zmiany, jaka się dokonała, odczuwali niepokój, niechęć, bo to co się dzieje tam u nas na terenie jest niedopuszczalne. Niestety nie mogę o tym powiedzieć, ale coś odwlecze, nie ucieczy. Dziękuję bardzo. Prosił o głos radny Pasiński. Szanowni Państwo, w małym gronie, ale troszkę o tej wodzie powiem, bo na komisji rewizyjnej się zajęliśmy tym i okazało się, że mamy bardzo dobre zarówno regulaminy, jak i uchwałę, a także są sporządzone umowy z mieszkańcami Nordu Wody, ale nie ze wszystkimi. Nie ze wszystkimi. Jest tam jakieś tam małe niedopatrzenie. Ja osobiście też nie miałem, wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia, ale trzeba to nadrobić, wypełnić, no bo to jest umowa z gminą, to jest podstawa potem jakichkolwiek roszczeń. Poprosiliśmy także pana, który zbiera te opłaty, żeby sporządził jakiś harmonogram, żeby to były 4 razy w ciągu roku. To nie był nasz wymysł, tylko to było wyniknęło z rozmów z mieszkańcami, że łatwiej jest płacić częściej, a mniej niż 2 razy, a więcej. My poczekamy na ten harmonogram, zobaczymy, jak coś wyjdzie. Także prosiliśmy, żeby te ściąganie tych zaległości, a są one duże, a pieniążki są potrzebne, czy to na konserwację istniejących już instalacji, czy na budowę nowych studni, żeby je troszkę wstrzymać i ograniczyć do momentu, kiedy będą założone liczniki u mieszkańców, u których nie ma. Bo jest jeszcze takich parę osób, gdzie po prostu tych liczników nie ma, a żeby później nie było jakiejś podstawy, że dlaczego pan X płaci, a pani Y bierze wodę, a nie płaci. My poczekamy na harmonogram, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tam parę pomysłów żeśmy podsunęli, zobaczymy, co pan Michał z tego wykorzysta i co nam przedstawi.
Druga sprawa to taka do pana wójta, do pana sekretarza. W tym roku też jest organizowany Dzień Sołtysa i była to impreza dość udana. Większość sołtysów z naszego terenu było. W tym roku też ma być to jeszcze z większym rozmachem. I jest taka prośba, żeby się zastanowić, czy by nie dało rady jakoś wesprzeć tej imprezy. Tam nie chodzi o jakieś duże kwoty, nie muszą to być kwoty, może to być w jakiejś innej formie. Wiem, że inne gminy do tego się podłączają i no, są wtedy jako współorganizatorzy, a może do takiej imprezy warto się przyłączyć, bo to łączy ludzi, nie dzieli i jest to tak dla ogółu, tym bardziej, że nasi mieszkańcy też z tego korzystają. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pana burmistrza Dunia Kraśnickiego. Panie przewodniczący, jeszcze raz do wiedzy. Ja tylko to wychylałem może takim wolny. Odbył się po raz drugi i po raz drugi dla młodzieży, bo wzięła ponad setka młodzieży udział w tym rajdzie. Traktujemy to jako solidną lekcję historii, myślę, że najlepszą. I dziękuję również nauczycielom, że bez moich żadnych obietnic zgodzili się sprawować opiekę. Ale muszę powiedzieć to znacznie. Bardzo dziękuję, panie wójcie, że zgodził się pan na ten rajd, bo to też jakieś koszty. Z góry zakładaliśmy, że dowód będzie obciążony, bo przede wszystkim to dla młodzieży. Ja oczywiście mam nienormowany dzień pracy i poszedłem tam tylko i wyłącznie z własnej ciekawości i trochę dla młodzieży, ale będę również chciał zrekompensować przynajmniej koszt kanapek tym swoim nauczycielom, którzy sprawowali opiekę. Dlatego też proszę się nie dziwić, jak wystawimy jakieś tam skromne godziny dla nauczycieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani radna Węca. Chciałam bardzo podziękować organizatorom dla pani Teresy Ręce za zorganizowanie bardzo miłego wieczoru dla radnych i sołtysów. Impreza integracyjna, pan wójt był, dziękujemy. Szkoda, że nie było większego grona radnych. No nie zaprosili. Wszyscy byli panie Ewarnie zaproszeni. W każdym razie było to bardzo miłe. Liczymy na posłuchę. Tak, pan radny był. Druga sprawa, to z kolei panie wójcie zupełnie inna. Ja znowu się odsyłam w sprawie drogi na Oszon. Dlatego, że złożyliście państwo projekt na przykład na Giżyczki, które są ślepą drogą, nie to wiedzą wszyscy. Natomiast droga łącząca dwie drogi powiatowe, no niestety nadal została bez projektu. I no nie wiem, jak mam do tego podejść. Nawet miał być prośba była mieszkańców wreszcie o geodetę, bo to naprawdę tam grozi wypadkiem. I tego też się nie doczytali. Także no ja liczę na to, że pan wójt wreszcie zauważył tę drogę. I to tyle z mojej strony. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeszcze odnośnie tej wypowiedzi pana Przemka Wojszewskiego, tych umów, bo teraz państwo też, żeby już byli, wiedzieli, bo produkowane są w urzędzie no, ogromne ilości tych umów, one będą wysłane do wszystkich. A chociażby dlatego, że dzisiaj mamy tą uchwałę w sprawie zmiany z 4 na, znaczy z 2 na 4 okresy odczytowe, więc one będą, jak tylko dzisiejsza sesja się zakończy i będzie uchwała uzyska numer, bo ona dzisiaj uzyska już numer, to zaraz te podpisane już umowy będą rozsyłane, także to w bardzo dużych ilościach się rozejdzie po gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radna Wysoka Rado, panie wójcie, ja w zakończeniu słów pana sekretarza i kolegi Wasilewskiego, ja sobie panie wójcie bardzo cenię takie pisma korespondencyjne między
że przy słowie mimo właśnie do pisma, takie pismo daje mi możliwość i otwiera mi oczy na wiele spraw, o których bym się być może nie dowiedziała. Wspomniał Pan, że być może i razem jedna osoba nie poradzi sobie przy zbieraniu za wodę, przy spisywaniu wodomierzy. W piśmie napisał mi Pan, że mamy 2000 wodomierzy w ponad 1600 gospodarstw. To jest bardzo proste do policzenia, ile dziennie Pan inkasent powinien przejść gospodarstw. Zdaję sobie sprawę, że w wielu gospodarstwach może nikogo nie zastać, ale powinien być przygotowany długopis i kartę lub poważnie tylko do wrzucenia informacji, że był. I każdy z nas będzie wiedział, co dalej z tym zrobić. Kolejną sprawą jest ten brak wodomierzy. Nigdy nie dowiemy się, ile tak naprawdę, jakie zużycie wody jest u nas na terenie gminy, skoro te wodomierze w wielu gospodarstwach nie są założone, a jeszcze w innych miejscach są pozrywane plomby i nie funkcjonują. Ja już pomijam temat, gdzie woda po prostu ginie. W okresie letnim jest to najłatwiejsze do sprawdzenia. Dziękuję bardzo. Prosi o głos, jeszcze się muszę ustosunkować odnośnie tego, co koleżanka pani Renata mówi odnośnie wody, bo szanowni państwo, największym problemem jest to, że po prostu wody ktoś lato dużymi ilościami kradnie do podlewania. To są zewnętrzne ubytki tej wody, jak również ja miałem taki donos, nie wiem na ile to jest prawdziwy, w zasadzie nie do udowodnienia, że również są radni, którzy korzystają z gminnej wody, nie mając swoich domach wodomierza. No ja niestety jestem poza kręgiem podejrzanych osób, bo z oczywistych przyczyn. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Były zamysły, no, że tak powiem, zgrillować część radnych takich, które nieraz głosujemy razem, mamy zbieżne poglądy, zgrillować, tak? Mianowicie pod pretekstem niby tutaj uzyskiwania pobranych opłat, w ogóle poruszenie tego tematu planowano, myślę, bo też takie przecieki miałem, odciąć kilku mieszkańcom wodę, później, przed wyborami, kanałami takimi nieoficjalnymi rozpropagować, że oto przez tą panią, przez tą, przez radnego te ludzie wody nie mają. I to tak się niestety panowie dawnych, jak tu się mówi, służb, oni takie pomysły mają i doskonały później no, pomysł na zdyskredytowanie takich osób przed wyborami. No widzicie, jak oni rządzą, a ludziom wodę poodcinają. To takie pomysły również wiem, że były. I teraz widzę, jak łagodne jest takie wycofanie się z tego, że już będziemy wprowadzać. Podeszliśmy do porozumienia, więc zostało wycofane. Porozumienie było. Ty wiesz swoje, ja wiem w tej kwestii. Byłam zaangażowana. No to ja również też byłem też zaangażowany w niektórych rzeczy, które nawet też nie wiesz. Dziękuję bardzo. Proszę o głos Radny Wasilewski. Wreszcie o tej wodzie, bo nie wszyscy radni na rewizyjnej byli, ale jednym z pomysłów, no, jeśli chodzi o ten zbieranie opłat za wodę, to poprosiliśmy, żeby był harmonogram. Jak będzie harmonogram, to osoby mają kilka jakby propozycji. Można zadzwonić do urzędu gminy, można zostawić kartkę z licznikiem i żeby pan inkasent kilka razy nie wracał w jedno miejsce. A jeśli ktoś się będzie w cudzysłowie omydlał, to na koniec roku będzie to wyegzekwowane, wtedy będzie miał dużą kwotę do zapłaty. Pan nam powiedział, że to są kwoty, jak chodzi, zbiera od 60 zł do paru tysięcy po prostu i tak to wynikło. Także jeśli chodzi o kradzież wody w okresie letnim, też jest tutaj deklaracja złożona, że będzie rozmowa wynajęta firma, która będzie po prostu szukała tych lewych ujęć, żeby po prostu wyegzekwować, ukarać. A egzekwowanie za niepłacenie wody ruszy prawdopodobnie dopiero, gdy będzie wszystko
już unormalizowane umowy podpisane, liczniki pozakładane i wtedy to ma jakiś sens. No to, że na komisji rewizyjnej poruszyliśmy, swoje wnioski złożyliśmy. Teraz, jak można powiedzieć, ruch należy przede wszystkim do pana Michała, żeby określił harmonogram, jak to będzie wyglądało. I no taki rok testowy teraz jest przed nami tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pani Alicja Radna. Pani Gieras, ale chciałem na to rękę podać. Bardzo proszę, Radna Gieras. Jak w tym roku to będzie, że to nie był taki już masz, jak było w ubiegłym. Bo tutaj to można wysyłać, prawda? Ale można też mniejszym kosztem, bo są wpisi decyzje podatkowe roznoszą teraz. I mogli książeczki wziąć, żeby to nie było tak jak w ubiegłym roku, że często by to wysyłało, a później wysyłanie. Bieżąco powiem, książeczki będą wydrukowane w tygodniu, natomiast one będą się różniły takim nadrukiem na pierwszej stronie, jak tworzymy książeczkę. Proszę o uwagę. Proszę uwagę. Te książeczki już są w druku, one będą prawdopodobnie w tym tygodniu, więc będziemy informować. Natomiast one się będą różniły tym, że jak otworzymy pierwszą stronę, to będzie taki nadruk, bo mamy zmianę opłaty, prawda? Mamy 7,50, mamy 8,50 za śmieci segregowane. I tutaj my musimy nadrukować taką informację, że ta opłata jest, krótko mówiąc, czyli no treść tej uchwały, powołać się na uchwałę. To będzie jedna zmiana, natomiast książeczki będą na pewno przygotowane do, z nakazami podatkowymi, to na pewno. Są pytania od mieszkańców na temat pokoleń dla dzieci, żeby ktoś to wyjaśnił. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o głos. Radny Marcin Ciesiak, poruszył sprawę straży. Straże to jest, nie wiem, w ustroju komunistycznego przeniesione. Proszę Państwa, straże są od 100 lat, a nawet 120 lat, które mamy straż w Lubie, która ma 100 lat. Nie można w taki sposób odchodzić. Mało tego, w małych miejscowościach, takich jak Giżyce, Łady, Supodu, to są świetlice, które są, jeżeli są dobrze przygotowane i wyszykowane, a mam nadzieję, że wszystkie będą, Ostrowce, praktycznie nie mieliśmy regulacji prawnych do. Ostatnie 2 lata temu, 3 lata, żeśmy uregulowali załóżków. Proszę Państwa, wszystkie są uregulowane od strony prawnej. Mamy własności, są to własności gminne, nie niczyje, ale są też i własności straży, jak Iłów i Brzozów, gdzie mają własne własności. My do tego nic nie mamy i tam możemy tylko do bojówki dokładać. I proszę Państwa, nie można tak powiedzieć, szanowny kolego Marcinie, że to jest wymysł komunistyczny, to trzeba zmienić. No proszę Państwa, jak tak będziemy myśleć takim tokiem, to by trzeba zlikwidować te straże. A te straże są potrzebne. Jeżeli chodzi o kradzież wody, poza odczytem tutaj jeszcze też odniosę się od razu do wypowiedzi pana Marcina. Proszę Państwa, tego, żeby to sprawdzić wszystko, to byśmy musieli rozkopać dużo w gminie tak zwanych przyłączy. To jest niemożliwe. Ale ja widzę rozwiązanie, że niektóre gminy podwarszawskie, szczególnie podwarszawskie i tutaj dookoła, podchodzą do spraw tak zwanych studni wodomierzowych przy wyjściu ogrodu sieci. Czyli w ogródku nie ma przyłącza, tylko jest studia wodomierzowa. I nikt nie wchodzi, proszę Państwa, i te studnie wodomierzowe są wyposażone w odczyty, gdzie do studni nie potrzeba wchodzić. Jest taka już możliwość w tej dobie elektroniki. Nawet tutaj kolega sekretarz mi się wydaje, że powie, bo takie rozmowy już prowadzimy. To proszę Państwa, wcale to nie jest tak drogo. Nakładka na wodomie 40 zł. To nie są jakieś wielkie pieniądze. I przy modernizacji moglibyśmy do tego podejść. Ale a studnia wodomierzowa to jest 2000. I to jest problem. Bo żeby to nie był problem, to musimy szybko to wyeliminować. Wybudujmy wszystkim, dajmy wodę, bo najpierw woda i woda to jest życie.
Lubawka jest już na etapie takim przygotowawczym. Mam nadzieję, bo wody może nam brakować. Parcie w Iłowie, jedna duża studnia, tylko co dobrze chodzi. Teraz mamy drugą wykopaną. Szybko się staraliśmy, bo zrozumieliśmy, że może być sytuacja taka, że jak nam padnie jeszcze jedna, a te dwie już padły, to proszę Państwa, w ogóle nie będziemy mieli możliwości zamiany i ludziom dania wody. I to by był problem. I tu żeśmy się starali, żeby to zrobić, wykonać i to mamy i mam nadzieję, że gdyby na wiosnę już się poprawił, zużycie by było większe, to proszę Państwa sobie poradzimy i nie będzie takiej, że będą przerwy w wodzie albo w ogóle wody ludziom nie damy, proszę Państwa. Woda, nie ta ściągalność, tutaj kolega radny Przemek, chodzi o tą ściągalność. Proszę Państwa, to nie jest do końca. Mamy te 100 tysięcy ponad nieściągalności, ale proszę Państwa, to też wynika z tego, że na przykład przychodzi ktoś, składa podanko i prosi o rozłożenie na 8 rat. No, jak nie mieć serca? No trzeba temu człowiekowi pomóc, bo jest w trudnej sytuacji. Tam pisze, że nie ma środków do życia, że nie ma czym. I proszę Państwa, rozkładamy to na raty. Pani Gabysia przychodzi do mnie, ja wyrażam zgodę, podpisuję. Pan czy pani, bo to są różne przypadki, wpłaca dwie raty czy trzy. Później zapominam, my wysyłamy zaproszenie, przypominamy, 5 razy, nie dociera. Że jak można? No nie można w inny sposób. I zawsze tak mówią, jak ma się dobre, miękkie serce, to trzeba mieć coś twardego. I proszę Państwa, takie są przykłady i z tego tytułu się naciułało niektórym po 3000, bo mamy takich pewnie 20 osób. To nie jest dużo, to nie jest wcale dużo. Ja z innymi gminami rozmawiam różnie. Bo są gminy, które są bardzo dobre, mają ściągalność, ale są gminy, które mają, proszę Państwa, po 350 zaległości za wodę. Bo my spotykamy się w ramach 13 gmin tutaj, Stowarzyszenia Gmin, w ramach powiatu. Znam tą sytuację i sobie rozmawiamy, dyskutujemy tutaj z kolegami burmistrzami, wójtami. Różne są sytuacje. Proszę Państwa, są takie sytuacje, że wodę ludziom trzeba dać, a w ogóle nie płacą. Wodomierzy nie mamy, jest no, do nauczyciela, tam jeszcze kilka takich przypadków, że nie ma wodomierza. Tak to wszędzie to zakładaliśmy. Kupiliśmy wodomierze i gdzie nie było wodomierza, zakładamy wodomierz. Nie ma tak, żeby wodomierzy nie było, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o harmonogram, na pewno będzie przygotowany. Jeżeli tutaj chodzi o oczy 4 razy w roku, jeżeli pan Michał obiecał Radzie, bo mnie nie obiecał jeszcze, ja go będę z tego rozliczał, że 4 razy odczyta, to wszystko się. To ja patrzę, że ciężko było odczytać, jak ja poprosiłem 3 razy. To już był wielki ból, 2 razy tak, a 3 już było ciężko. Jako się to powiązał na 4, to dobrze, mój drogi, nie będzie nikogo dodatkowego zatrudnienia. Zobaczymy rok czasu, poczekamy. Ja nie mam nic przeciwko temu, jestem obyma rękoma za. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, tutaj mam jeszcze, tutaj co Pani Dorota powiedziała odnośnie tej imprezy. Ja chciałem Pani Dorotko powiedzieć na sesji, to bo jednak sołtysi się zorganizowali, chwała im za to i naprawdę dziękuję, bo to była taka integracja, tam było nas mało jako mężczyzn, dziękuję Przemkowi, który był, bo te kobiety by nas nie zamordowały, ale proszę Państwa, było to tak sympatyczne, że chciałbym, żeby już to zostało na wieki wieków, bo naprawdę, bo to jest wspaniałe. Także z całego serca to pani Teresce Tomaszewskiej, bo Tereska Tomaszewska i Tereska Jaśkiewicz były inicjatorami tego tak zwanego spotkania noworocznego sołtysu. Bardzo sympatycznie. Uważam od tego, jak Gminny Ośrodek Kultury. Tutaj dyrektor Janek Kraśniewski, tu nie będę się ustosunkowywał, bo ja wiem, że to jest, bardzo mnie cieszy i tu dziękuję z całego serca nauczycielom, wychowawcom. To jest sympatyczne, oczywiście i to będzie jeszcze więcej skutkowało tym, że na przykład muzeum do nas występuje z takimi propozycjami, a my jesteśmy otwarci. To nie są wielkie pieniądze, są jakieś, no bo wiadomo, to wszystko kosztuje, ale nie są duże pieniądze i ja uważam, że można
można tutaj to w jakiś sposób załatwić. Jeżeli chodzi o te wnioski, pani radna, ja tutaj się nie nawiem z tym Olszowcem, bo pani o tym Olszowiec. Ja już zleciłem panu geodecie, żeby mamy trzy drogi, tak jest. To są niby, są drogi, ale tych dróg nie wiadomo, gdzie te drogi są. No bo zarosły krzakami. Ludzie nie pilnują. Sąsiad podłoruje i to wywalił taką drogę, żeby ja tam jechałem na głębokość, gdy się spadło, to można się przewrócić. Gdzie ta droga jest? On też nie wie, gdzie on orał. On twierdzi, że jeszcze jego to jest jeszcze metr. No jakby było jeszcze metr, to ścieżka by została. Proszę Państwa, jest to problem. Chytrość, może nie chytrość, ja nie mówię, że to jest chytrość. To jest coś takiego, dbałość o swoich. I każdy dba o swoje. Warszawiacy jak przychodzą do nas, to proszę Państwa, siatkę jak budują, to tam 20 cm jest trudno, żeby odsunąć. I wtedy te drogi nam się związają. One są takie, są. Ja mam problem na fakturach, proszę Państwa, gdzie tam złożyliśmy ten wniosek do tego, do RPO, nie, to było, do progu. Złożyliśmy. Proszę Państwa, ja byłem zaniepokojony, jak ten geodeta pokazał, że tam jest tylko 4 metry kwadratowe. I tam mamy taką działkę w Polesiewiczu, gdzie ona 100 metrów jest długości. Ja mówię, nie sprzedajmy, a ta działka miała iść na sprzedaż. Tam jest chętny na kupić. Najpierw wydzielmy jeszcze 2 metry, czy 3 metry z tego, bo mamy to własność jest. Wydzielmy i dopiero resztę sprzedajmy. No i żeśmy to wstrzymali. Pan Wojtek, będziemy to oddzielimy. Ale to są też koszty, bo powiedziałbym, że zimny to od razu są koszty w granicach 1000 parę złotych. Ale to zrobimy i dopiero to poszerzymy. To samo tutaj będę miał Olszowiec, mam łaziska, mam proszę Państwa jeszcze kilka takich, gdzie tam wierzby rosną, ale po kolei to się reguluje. To jak asfalt już pójdzie, ja z kartami co ja miałem. Proszę Państwa, jak pan tu sekretarz powie, że to wojna była przez 5 lat. Teraz asfalt był zrobiony, proszę, tam krzyku było, ale proszę Państwa, żeśmy to mamy załatwili. Asfalt rozwiązuje sprawę. Na pewno i na Olszowcu by się droga przydała. Lubatka, były złożone wnioski, nie przeszły. Proszę Państwa, spróbujmy. Te klęskowe to mogą być tylko drogi robione, te, które są naprawdę poszarpane i uszkodzone. Nie ma szans, żebyśmy dotarli na drogę, która wywieziona jest płucznie. To zapomnijmy o tym i proszę Państwa, tutaj już musimy do tego podchodzić w taki sposób. Czy ślepe, czy nie ślepe. Tu się nie będę wypowiadał, każda droga jest potrzebna, żeby można było w jakiś sposób wyjechać i ja wiem, że jeszcze gdybyśmy wybudowali 20 km, a w ubiegłym roku mieliśmy prawie 6,5 km, prawie 7, to proszę Państwa, jakby trzykrotnie to zrobił, to proszę Państwa, praktycznie mamy temat załatwiony, jeżeli chodzi o sprawy budowy dróg asfaltowych. Ale trzeba remontować. Mało tego, sypią się drogi, bo i ten Zodów Ale już w Emilianów, bo tutaj jest przykładem tego szanowna radna Ala, która u mnie bardzo często bywa i też wójcie złóż wniosek, no proszę Państwa, i ta droga by się kwalifikowała do tego, bo nie da się wszystkiego na raz. Łatamy, próbujemy, żeby bo i teraz i przejma ten odcinek tutaj do tego już jest odsuwany. No Krokowiec jest jeszcze tam troszkę lepszy, ale Stegna nam się już wali, bo to były drogi budowane bez podbudowy. I proszę Państwa, to trzeba będzie poprawiać, ale tak nie od razu, nie uda się od razu, tak jak w zeszłym roku pozyskaliśmy na jednym rzucie 6 km, to proszę Państwa, będzie trudno, żeby powtórzyć taki sukces. Naprawdę, wierzcie mi. Jeżeli chodzi o te, ile podomierzy i tutaj tego, czy to mówiłem, te nakładki, szanowna radna Renato Bartosiak, ja mam nadzieję, że to usprawni, ale to nie od razu też, bo to są wszystko koszty, to są pieniądze, proszę Państwa, będziemy zaraz debatować, ile trzeba będzie do likwidacji gimnazjów dołożyć. Zobaczymy, jak to będzie, jak to się jeżeli chodzi o pozwolenia na wycinkę, to tutaj sekretarz jest lepszy, bo on na kilku szkoleniach był. Ja też mam ustawę, ona u mnie leży, jest to ona tak skomplikowana, taka niejasna, że po prostu ja tutaj się w niektórym wypadku nie chciałbym się nawet wypowiadać i niektórzy nawet decydenci, bo tak wymieszano teraz to wszystko, że niby wszystko wolno. Tak naprawdę to nie do końca. No i to jest problem, proszę Państwa, bo tam nie ma jednoznaczności.
a szczególnie w naszym suterenie, gdzie mamy serwę krajobrazu zrobione. Dzięki. Jeśli chodzi o tą wycinę lepsze, to tu nie dyskutujmy dzisiaj, to będzie sami w miesiącu marcu. Ja tylko dwa słowa. Tak, no trzeba na potęgę. No bo znaczy słuchajcie, bardzo dużo ludzi przychodzi i się pyta, czy już można. No, można. Natomiast jest to jest napisane w ustawie tak, że osoba fizyczna może ciąć. Tylko są wymienione gatunki, gdzie nie może ciąć, bo na wysokości 1,30 m drzewo musi mieć w obwodzie poniżej metra, wtedy można ciąć. A jeżeli ma w obwodzie powyżej metra, na przykład jest to dom, no to już nie można. Trzeba mieć pozwolenie na wycinkę. Ale to też jest tak, że niektórzy radcy prawni, prawnicy interpretują, że osoba fizyczna może wszystko. Czyli znowu nie musi patrzeć na ten 1,30 i obwód metr, prawda? Ja uważam, że te gatunki, które są wymienione w ustawie, to powinno się na wysokości 1,30 mierzyć w obwodzie. No bo słuchajcie, jeżeli to tak dalej pójdzie, to nam naprawdę, znaczy ludzie by tam wszystko. Wszystko poleci, jak leży. No ale to jest. No, zobaczymy. Natomiast w każdym razie co się zmieniło dla samorządu. Jeżeli samorząd miał wycinać w pasie drogowym, to musiał każdą decyzję, pozwolenie na wycinkę, musiał uzgadniać u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Teraz samorząd musi mieć pozwolenie na wycinkę, ale już nie musi uzgadniać, jeżeli chodzi o pas drogowy. A powiem tak jak na początku, w skrócie, bo zapraszam do siebie, to możemy podyskutować, poczytać tą ustawę. Osoba fizyczna, niektórzy interpretują, że może wszystko. Ciąć bez żadnego pozwolenia. Ja interpretuję to tak, że są wymienione te drzewa chronione i wtedy trzeba uzyskać pozwolenie na wycinkę. Czyli jeżeli drzewo ma powyżej metra średnicy na wysokości 1,30 m, to decyzja na wycinkę powinna być. Mam tutaj na myśli dom, grab i tak dalej, te drzewa takie szachetne. Bo jeżeli chodzi o to pole wierzbę, no to nie rób. Tutaj można ciąć bez żadnego pozwolenia. Kiedy się chce, jak się chce, bo to jest następna, szanowni Państwo, następne puszczenie tak sobie wszystkiego samopas. No bo wiecie, że był ten okres ogromny ptaków, tak? Czyli od 15 marca do 15 sierpnia nie wolno było wycinać. Teraz okazuje się, że można ciąć, osoba fizyczna może ciąć cały rok, kiedy chce. No i co? Ale też to przepraszam, była interpretacja Ministerstwa Środowiska, żeby jednak ludzie pamiętali o okresie lęgowym. A okres lęgowy to jest właśnie... Od 15 marca do 15 sierpnia. Od 15 sierpnia, tak. A co z naszymi wierzbami? Bo, nie wiem. A wierzby można ciąć. No, no, ale te powiasty... Te powiasty mazowieckie, wierzby, które... Tak. To pole wierzby i tak dalej. Ja to powiem odnośnie wytlenu, bo ja sprawdziłam to osobiście, byłam zainteresowana i jest, tak jak Pan mówił, ustawa interpretowana w różny sposób. Jeżeli rolnik chce ściąć na swojej działce dęby i przekraczające tą metra. Tak, może, tylko nie może z tego dębu zrobić sobie garażu na ciągnik, ale może zrobić... Ale może spalić. Nie, może, robić, może na przykład schody wewnątrz budynku. No bo niektórzy jeszcze interpretują tak, że to nie może być do celu gospodarki. Ale to jest ważne też. No natomiast jak to komu udowodnić, prawda? Czy on sobie z tego dębu zostawił szorę, czy... Odebrał. Natomiast no jest to, ja uważam, że to powinno się doprecyzować. Pozwolicie Państwo, że przejdziemy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2014. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu. Projekt dzisiejszy jest bardzo krótki, dotyczy głównie ważniejszych zmian, W 23 milionach 6 tysięcy 900 zł. W paragrafie drugim
się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 200 tysięcy złotych, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 200 tysięcy złotych. Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości 24 807 961 zł. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 uchwały budżetowej na rok 2017 pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia, które obowiązuje w roku budżetowym 2017. Uzasadnienie. Zwiększa się dochody bieżące budżetu, to są kwota 10 tysięcy złotych w zakresie gospodarki nieruchomościami, wpływy z usług 5 tysięcy złotych i dział administracji, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uchwalnie, kwota 5 tysięcy złotych. Są to zwiększenia planów w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji w sprawie klasyfikacji budżetowej z 22 grudnia 2016 roku. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 10 tysięcy złotych, czyli te zwiększone plany po stronie dochodów przeznaczone są na wydatki bieżące. Są to wydatki związane z zakupem usług pozostałych w dziale drogi gminne 9886 zł, dział 750 zwrot dotacji oraz podnoszki, które jest również przeznaczone kwota 114 zł. Wydatków majątkowych. Projekt zakłada zmniejszenie planu w zakresie przebudowy drogi gminnej w zarysie faktury, gdzie plan na wstępie to była wartość 500 tysięcy złotych, zmniejszenie 200 tysięcy złotych, czyli w zmianach 300 tysięcy złotych. Dalej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 tysięcy złotych, czyli tak jak już powiedziałam na wstępie, że planowany jest wpłata na fundusz wsparcia dla policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Wiłowie kwota 40 tysięcy złotych. I planowany jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla SPU z planem 160 tysięcy złotych. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące tych zmian w zakresie wydatków majątkowych przedstawiłam wczoraj Państwu na wspólnej, po części na wspólnej, ale wcześniej na komisji budżetowej, może tak dokładnie mówiąc. Mówiłam też o tym, że kwota 100 tysięcy złotych starczy na przebudowę odcinka 1100 metrów, jaki jest planowany tej drogi na Zalesiu. Tak? Mówiłam też i wyjaśniałam kwestie związane z samochodem na posterunku policji w Iłowie, że Komenda Powiatowa w Radomiu napisała takie pismo do nas o prostu możliwość uczestnictwa w finansowaniu takiego samochodu, więc tutaj przychylność też tutaj jest ze strony i pana Muzla i tutaj po rozmowie z panem komendantem taka propozycja się pojawiła. No i pojawiły się również środki związane z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSPI-u, czyli środki główną mówiąc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego i Komendy Głównej Zespołu Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję do projektu uchwały. Proszę o głos na liście. Na komisji budżetowej, że to na pewno będzie i bardzo dobrze, bo
No może będzie jedynie terenie, a tego wiemy, niektórzy, że były i kradzieże, szczególnie sprzętu rolniczego w terenie Emilianowa, Dozorca, no i w ogóle w okolicznych wsiach. Także w sumie może bardzo dobrze. Kolejny raz oddaję pieniądze, w cudzysłowie oczywiście, i może tak naprawdę złożonych pracy. Pamiętajcie również o mnie, możemy się lubić, ale możemy sobie też pomagać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o głos pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Jeśli chodzi o to, o uchwałę zmiany w budżecie i o zakup samochodów, to myśmy omówili to na komisji porządku publicznego. Niech ta uchwała jeszcze nie była opracowana, bo komisja wady porządku dotyczyła zakupu samochodów, które będą służyć patrolowi na terenie gminy, zarówno dla straży, jak i dla. Opinia komisji wady i porządku była pozytywna, przy jednym głosie wstrzymującym. Natomiast wczoraj omawialiśmy już konkretną uchwałę komisji budżetowej. No nie będę tu przytaczał ile głosów za, przeciw, tylko powiem, że komisja pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Wymienić? No, wymienić. No, cztery panie radne wstrzymały się od głosu. Trzy osoby głosowały za, to znaczy uchwała była pozytywnie, bo jeśli bierze się udział w posiedzeniu, jeśli bierze się udział w posiedzeniu, a się nie głosuje, komisja jest ważna. A jeśli pani Bernadette Gieras, Stanczak i Bartosiak wstrzymali się od głosu, to nie jest sprawa. Ale trzy osoby głosowały za. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Prosiłyśmy pana przewodniczącego, żeby chwilę się wstrzymał z głosowaniem, ponieważ pani skarbnik przyniosła nam materiały dotyczące tegoż samochodu. No ale niestety materiały dotarły później niż pan przewodniczący zarządził głosowanie. W związku z tym trudno nam było się odnieść do tematu, nie mając po prostu dokumentów. No więc tak to przeszła uchwała. Natomiast ja wczoraj pytałam jeszcze pana komendanta, ponieważ z tego co otrzymaliśmy, to pan, dokumentów, które otrzymaliśmy od pana komendanta, pan wnioskował o samochód osobowo-terenowy typu SUV. To było przegłosowane. Tak, ja wiem, oznakowany, który kosztuje 42,5 tysiąca. My w uchwale mamy 40 tysięcy, więc to już jest pierwsza niedoróbka, przepraszam, ale tak to wygląda. Natomiast druga sprawa, dla której to, i to się zwracam teraz do pana, może pan mi udzieli, nam udzieli informacji, bo pan, jak się tam dużo, się zdenerwował, tak może nie dużo mówiłam, się zdenerwował. Ponieważ zadaliśmy pytanie, jaka jest wysokość garażu, czy samochód, który chce on strażacy, mieści się w tym garażu? I czy ten garaż jest wreszcie odebrany? Na żadne z tych pytań nie dostałyśmy odpowiedzi. Pani skarbnik dostarczyła nam materiały. Wiemy, jakie wysokości mają te samochody, że one w zasadzie są w wersji podstawowej. Wszędzie powie bardzo dużo pieniędzy, żeby je dopozycji. No z tego panie sekretarzu wynika, co pani wczoraj przyniosła. Trzeba będzie doposażyć te samochody. I to są następne pieniądze. A wysokość garażu, pani Jakubie, to jest 3 metry 35 centymetrów. W związku z tym samochód, który ma 3,40 na przykład, za nic w świecie nie będzie do tego garażu, to gdzie on ma stać? Ja pani udowodnię, że ten samochód będzie, bo ulicy Handlowej są dni zamurowane ze względu na to, żeby było ciepło w garażu. Ten samochód z powrotem drzwi będziemy tutaj mieli od drugi. Aha, czyli będziemy pieniądze kolejne. Nie, ale droga pani, jakie pieniądze z powrotem drzwi zamurowane, żeby je z powrotem odwrócić, żeby to są pieniądze. To się po państwo za darmo, to jest żaden koszt.
czy nie społeczne? Dziękuję bardzo. Ja może, panie przewodniczący, ja chcę sprostować pewne rzeczy, bo rada bzdury opowiada. Bo jest taka rzecz, że uchwały nie tylko członkowie komisji dostali wcześniej, tylko wszyscy. I zmiany w tej uchwale nie było, która była omawiana, zmiany w budżecie, tylko taka była omawiana, jaka jest. I wymówka, że nie wiedzieli, bo zmiany jeszcze miały nastąpić, żadne zmiany nie były i nie nastąpiły. Panie przewodniczący, nie mówię po pierwsze o żadnych zmianach, tylko mówię o tym, że zamiast 42,5 tysiące lat prosił pan komendant, mamy wpisane 40 tysięcy i wczoraj o tym była mowa, widocznie pan nie uważał. A po drugie, chciałyśmy podjąć decyzję na podstawie konkretnych dokumentów, a nie tego, że napisano tam, że wystarczy 160 tysięcy do tego samochodu. Nie może przekazać ważnych spraw. Jaki to jest samochód? Czy to ten samochód? Kiczą jest wyposażony czy nie, bo każdy z pan mówił co innego. I trudno było głosować za czymś, o czym się nic nie wie, prawda? No to nie głosowaliście, dziękuję bardzo. Z tego, co ja czytałem w piśmie, to była prośba wojewódzkiej o 40 tysięcy. 42 500 na komisji wyżej podziemi, że samochód osobowy, terenowy typu SUV. Ale nie wiadomo, jak z kieszenku wyjdzie. Ale za właśnie czy cały czas nie wiemy, jak to będzie. Znaczy tak, jeżeli chodzi o policję, to wiemy, tak? To ma być Skoda jedna, tak? No. Nie. Ale to, Państwo, to są tylko orientacyjne założenia. Natomiast Komenda Wojewódzka, jeśli będzie miała deklarację samorządu gminnego z Iłowa, to uwzględni ten samochód dla posterunku w Iłowie w przetargu. Ale przetarg będzie ogłoszony, to będzie przetarg otwarty. Jaka firma wygra? No to mówimy na chwilę obecną, więc tutaj, czy to będzie kwota 40 tysięcy, czy 40 tysięcy, to na chwilę obecną nie możemy tego jeszcze przewidzieć. I tak samo nie ma, może to być kwota 38 tysięcy, samochód gaśniczy, no to one tam mają swego do jakiejś rzędnej, czy do jakiejś miary mają swoje te wymiary. Natomiast to wszystko pokaże przetarg. My żeśmy zrobili rozeznanie cenowe już teraz. Mamy rozbieżność od 750 tysięcy do 800, no prawie 900 tysięcy, prawie 900. Bo żebyśmy złożyli wniosek do Wojewódzkiego Funduszu, no to musieliśmy takie rozeznanie cenowe zrobić. Ile taki samochód kosztuje? No to nie ma się mowy. 60 tysięcy więcej nie kosztuje. Tak? Przetarg teraz będzie i dopiero wyjdzie z przetargu. Z przetargu wyjdzie kwota. No dobra. Ale żeby złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu, musi być uchwała, że gmina ma zarezerwowane w swoim budżecie, że ma środki własne. Właśnie, ale nie cokolwiek trzeba wpisać. A może będzie mniej? Może nie. Proszę Szanowni Państwo, ta uchwała jest z mojego punktu widzenia nie do przyjęcia. Z tego względu, że od wielu lat mamy do czynienia z dofinansowaniem przez samorządy jednostek policji. To nie jest tylko teraz jednorazowy. I o co chodzi, Szanowni Państwo? Ja napiszę w tej sprawie zarówno pismo, jak i
jak do komendanta wojewódzkiego policji, bo takie później wychodzi, że w sumie takie finansowanie policji przez samorządowców, takie nieformalne, mogą się jakieś tworzyć związki, przez co nie ma obiektywności, jeśli chodzi o działania policji, bo na przykład jeżeli, no wiadomo, my tu chcieliśmy, pan wójt ma szczególny taki ten, no chcemy dobrze, i później na przykład policja względem na przykład radnego opozycyjnego może zupełnie się inaczej zachowywać niż względem tego, co robią przychylny. To są bardzo niebezpieczne tak naprawdę związki i to trzeba uważać, żeby policja nie stawała się policją, no taki jak to mieliśmy w poprzednim systemie, taką policją polityczną trochę. I dlatego, szanowni państwo, to jest ta dzisiejsza sesja ma taki charakter, a nie inny, bo po prostu nie chce się, żeby pewne rzeczy wychodziły na światło. Odnośnie samochodu strażackiego, ja miałem innego strażaka telefon. Gdyby to rozdzielić, to być może, bo będę głosował przeciw. Gdybym rozdzielił ten samochód strażacki od tego policyjnego, to bym się wstrzymał od głosu. Dlatego, że ten pan mówił, że nie mają tego samochodu na celu. Ale ja od razu mówiłem, proszę pana, mówię, a czy pan wie, do czego są w gminie i samochody strażackie wykorzystywane? Mówię do rozłożenia poczty między innymi. I do rozłożenia poczty to pan Świerczyński ma samochód cięgoczęto za 700 zł, a nie za 160, a więcej jeszcze, bo to gmina musi dołożyć 160. Teraz następna sprawa. To jest 200 tysięcy. Dlaczego nie mówicie od razu, że do tego będzie trzeba wziąć kredyt? Przecież tych pieniędzy to nie będzie. Za chwilę będzie, to może w marcu, może w kwietniu przyjdzie kredyt 2 miliony, albo jest tam, zależy ile jest, no, ile w tym czasie spłacimy, bo to co spłacamy, to bierzemy nowy. I czy to jest w interesie społecznym? Nie jest, bo w interesie społecznym, zauważcie, zawsze ludzie, ja obserwuję już od 6 lat, zawsze ludzie, drogi, to jest taka podstawa, wodociąg. Te rzeczy no, być może są potrzebne, ale to nie są rzeczy pierwszej potrzeby i koleżanka radna w starciach w tym wypadku ma rację, ale mówię, wchodzicie nieraz w nieformalne wnioski jakieś takie, znaczy takie dziwne i was przestrzegam przed tym, nie wchodźcie z postkomunistami w żadne bo źle na tym wyjdziecie, panie radny, to mój ojciec, no przecież to są bardzo tacy, no przestrzegam się. Dziękuję. Czy pan wójt chciał dać nam radę? Przestrzegam się, bo się sprawię, co wam będzie robić. Że policja jest państwową, nie żadną ani samorządową, ani prywatną. Nie ma takiej możliwości, żeby policja wchodziła w jakieś lokalne układy. Kiedyś, wiele lat temu został stworzony taki program wsparcia policji. Wszystkie osoby chętne, przedsiębiorcy, osoby prywatne mogły takie dotacje dla policji wpłacać. Funkcjonowało to bardzo krótko, kilka miesięcy, bo się okazało, że to rodzi takie skojarzenia niekoniecznie korzystne dla policji, ale chodziło zwłaszcza o te osoby prywatne, o przedsiębiorstwo. Wycofano się z tego i teraz taki fundusz wsparcia mogą wpłacać tylko i wyłącznie samorządy. Samorząd gminny, samorząd wojewódzki i tylko i wyłącznie. Decyzja o zakupie, o współfinansowaniu zakupu radiowozu jest decyzją kolegialną. Nikt nie podejmuje tutaj decyzji jednoosobowo, tylko jest decyzja podejmowana jest przez radę, przez pewne grono osób, więc tutaj nie można powiedzieć o tym, że rodzi to jakieś podejrzenia, jakieś niestosowne
Dziękuję bardzo. Prosi o głos. Tak, radny Cieślak. Jeszcze jedno zapomniałem, szanowni państwo, z tym samochodem policyjnym. Otóż jeden samochód policyjny został później po takim dofinansowaniu przekazany, no, z którego, że tak powiem, służby ORMO korzystają. ORMO chcę zobaczyć. To jest się bardzo nie podało. Dlaczego tacy ludzie później mają jawnie wymiotu pana korzystają z tego, że to jest to niedopuszczalne, że się wielu młodych ludzi. Dziękuję, szanowny kolego radny. Kolega ma swoje zdanie, radni mają swoje, także będziemy podchodzić do głosowania. Nie wiem, czy pan Wójtek się chce się wypowiedzieć. Bardzo proszę państwa, wrócił do głosu. Tutaj na dwa, proszę radna, aby się poruszyła pan prawdę odnośnie tych pieniędzy, które są wzięte z drogi, proszę państwa, bo nawet nie wiedzieliśmy, że będzie możliwość złożenia wniosku o pozyskanie środków. Teraz mamy informację na naszą drogę, będzie można pozyskać, dlatego zabezpieczyliśmy sumę taką, która na 1100 metrów, 1150 wystarczyłaby w budżecie bez dofinansowania. Ale proszę państwa, jest możliwość wsparcia i na pewno jakieś pieniądze znajdą się i dlatego ta suma teraz nie jest taka potrzebna. W tym roku jeszcze przed tworzeniem budżetu trudno było coś na ten temat powiedzieć. Jeżeli chodzi o sprawy samochodów, ja nie będę się tu wypowiadał, państwo już się to mówili. Ja mam nadzieję, w ubiegłym roku państwo pamiętacie, te pieniądze nigdy nie przepadły, Nie przepadły w zeszłym roku, mieliśmy pieniądze zabezpieczone, nie szło pozyskać środków, tylko pozyskaliśmy środki, umowę podpisaliśmy z panem karnym, gdzie oddaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, a resztę było odrzucone. Było za dużo chętnych, nie wiem, były kłopoty, mieliśmy już nagrane niby Narodowy Fundusz i później nie wyszedł nam ten Narodowy Fundusz. No nie otrzymaliśmy dofinansowania. I w tym roku, proszę państwa, jeżeli nie otrzymamy ponad 500 000 złotych z zewnątrz, a ja mówię, że 600 tysięcy powinno być z zewnątrz, jeszcze nawet z haczykiem, bo jest możliwość pozyskania 25% wartości przetargu swojego funduszu i o to się staramy. Złożyliśmy już dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, ale jeszcze jest trzeci do Narodowego i czwarty jeszcze jest do Krajowego Systemu, do Komendy Głównej. Ile, jak, to państwo możemy dopiero powiedzieć, jak otrzymamy. A na dzień dzisiejszy to jest taka niewiadoma. Wyjdzie to z przetargu. Tak samo i policja. Policja też obowiązują przetargi. Jeżeli będzie trzeba dołożyć 2,5 tysiąca, ja nie widzę tutaj przeszkód. Jak zostanie 1500 czy 2, chwała. Takie są realia i tutaj nic jeszcze państwu nie mogę powiedzieć. Natomiast z tym rozmówcami to ten radny Cieślak jest kończy, bo to już era minęła. Proszę o głos, pan dyrektor Kraśnicki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja nie o samochodzie, ale o policji. I chcę tutaj wyraźnie podkreślić, bo może już nie będę miał takiej możliwości, że po iluś latach współpracy z policją panu tutaj informował o mnie, to jest dopiero właściwa praca również z młodzieżą, kultura bycia i stosunku rzeczywiście do młodzieży, to nawet jak się młodzież chce ukarać, to nie po to, żeby skrzywdzić, tylko po to, żeby wprowadzić złe. Ja muszę głośno powiedzieć dziękuję, bo tak powinno być. Dziękuję bardzo. Proszę o głos, radny Zasiłowski. Ja ogólnie o wszystkich samochodach dla służb mundurowych, może strażacy, to też są służby mundurowe, może to nie funkcjonuje wszędzie tak, jak powinno i nie powinno być tak, że służby mundurowe muszą prosić samorządy czy inne osoby o pomoc, bo to im się należy i koniec. Ale chcę powiedzieć, że ja zagłosuję za, tylko z tego względu, że jeśli ten jeden, drugi czy trzeci samochód, czy byłaby karetka czy autobus, też bym zagłosował za, bo to będzie dla społeczeństwa i to nawet przez rok, dwa nie będzie wykorzystywane tak, jak być powinien, ale trafi się sytuacja, że jeden, drugi czy trzeci pojazd uratuje ludzi albo czyjś majątek, to będę miał czyste sumienie, że było warto. Potem jak będzie z tym dofinansowaniem, nie wiem. Na razie niech złożą ten projekt, może się uda, może w ogóle nie dostaną i będzie to zamknięte.
Ale mówię, tutaj nie ma co żałować, bo to chodzi, my możemy nie lubić strażaków, policjantów, ale to nie chodzi o sympatię nasze osobiste, tylko bardziej o ogół społeczeństwa i ja się tym będę kierował. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że zamknę już dyskusję do projektu uchwały. Mam pytanie do szanownych państwa rady. Czy czytać w całości projekt uchwały? No, czytamy. Kto jest za tym, żeby nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że przedstawię w skrócie. Projekt uchwały Rady Gminy dnia 14 lutego 2017 zmieniające uchwałę budżetową gminy Jund na rok 2017. Paragraf pierwszy zwiększa się przychody, paragraf drugi zwiększa się wydatki, paragraf trzeci wprowadza się zmiany, paragraf czwarty wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Proszę dłużej trzymać, żeby koleżanka poszła. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jest tak, za przyjęciem uchwały głosował 14 razy, przeciwnych był 1 i wstrzymał 3. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu następnego i tu bardzo ważnego. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania się szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Proszę Anię Kierownictwa o przedstawienie projektu. Dwa projekty uchwały, to przedstawię najpierw pierwszy projekt. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminie ustawy z dnia 16 roku pozycja 466 późniejszej gminie oraz artykułu 206 ust. od 1 do 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe gminie ustawy z 2017 roku pozycja 60 uchwała się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa punkt pierwszy. Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłów, a także granice obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłów na okres od 1 września 2018 do dnia 31 sierpnia 2019, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Plan sieci prowadzonych przez gminę Miłów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodu klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez gminę Miłów na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodu publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłów od dnia 1 września 2019 roku, który stanowi załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Publiczny gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Miłowie włącza się do szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Miłowie na następującym warunkach. Punkt pierwszy. Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z polskiej działalności. Bardzo proszę uwagę. Z dniem 1 września 2017 roku. Punkt drugi. Kształcenie w klasie pierwszej szkoły podstawowej imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego rozpocznie się w roku szkolnym 2017-2018. Punkt trzeci.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II zakończy działalność dniem 31 sierpnia 2017 roku. 19. Tracą moc uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzących gminę Głogów oraz podwodu się szkół oraz sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz sprawie ustalenia obwodu publicznego gimnazjum Głogów. Paragraf 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu w publicznym wiadomości po na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Urzędu Gminy Miłowie i Ustnica Polska 2, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miłowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Na podstawie artykułu 206 ust. 1 do 4 uchwały z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe mam mieć takiego uzasadnienia. Prawo oświatowe dzień ustawy z dnia 11.2017 pozycja 60. Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Proponowana sieć szkół podstawowych i gimnazjum uwzględnia dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum w gminie już do nowego ustroju szkolnego, zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodach szkół prowadzonych przez gminę Pilów. Wszystkie szkoły podstawowe będą szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, będą funkcjonowały w jednym budynku, co jest zgodne z założeniami wprowadzanej reformy oświaty. No i tu są trzy załączniki. Tego bym nie czytał, bo to jest obwody. Nie, tak, to są obwody i granice obwodów. Tego nie czytasz? Nie. Drugą uchwałę, tylko pewne. Jeśli chodzi o drugą uchwałę, proszę paragraf drugi tylko, bo to pozostała część jest to samo. Paragraf pierwszy muszę przeczytać i punkt drugi. Paragraf pierwszy uchwała określa punkt drugi, który się zmieni. Plan sieci prowadzonych przez gminę Piłów publicznych gimnazjów oraz granice obwodów gimnazjów prowadzonych przez gminę Piłów na okres od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. I paragraf drugi. Publiczne gimnazjum im. Jana Pawła II z siedzibą w Miłowie włącza się do szkoły podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Miłowie na następujących warunkach. Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miłowie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2019 roku. Kształcenie w klasie pierwszej szkoły podstawowej imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Miłowie rozpocznie się w roku szkolnym 2019-2020 i publiczne gimnazjum imieniem Jana Pawła II zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego komisji, które o przedstawienie raportu z tych komisji. Proszę Państwa, niektórzy Państwo, wszyscy radni byli, było spotkanie wszystkich komisji, także wszyscy radni byli oprócz jednego radnego i byli Państwo dyrektorzy szkół, były związki nauczycieli. I proszę Państwa, no nie zostało wypracowane konkretnie, która uchwała ma być postanowiona. Część jest za uchwałą pierwszą, część radnych za uchwałą numer dwa. Także proszę Państwa, to zależy będzie od głosowania, jak radni zagłosują, każdy ma swoją wolę taką, jak sobie życie zagłosować. Także proszę Państwa, ja tu nie mogę stwierdzić, którą jednoznacznie uchwałę wybieramy. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pan burmistrz. To znaczy, proszę Państwa, ja wczoraj zrobiłem
to jest zespołową i wolę. Natomiast chciałbym powiedzieć tyle, że ani jedna, ani druga ona nie jest dla samorządu, a i tak naprawdę dla likwidowanego gimnazjum. Jedna jest lepsza z jednej strony, druga jest z drugiej strony. Natomiast z Państwa będzie zależało wszystko od nas, od ludzi, od dobrej współpracy, bo jeżeli będzie spokój, a mam nadzieję, że taki będzie, chociaż będąc na spotkaniu Rady Gimnazjum, wiele rzeczy mi się nie podobało i to mówię otwarcie, ale ja wiem dlaczego, ja to rozumiem nauczycieli, bo jest nerwówka, jest zakłopotanie. Ale proszę Państwa, to nie myślcie, że i tutaj szczególnie zwracam się do Państwa wychowawców z gimnazjum, bo dyrektor Janek to Franciszki zna i moje zdanie i tutaj to, że tu najlepszą rzeczą to będzie dobra współpraca pomiędzy wszystkimi szkołami podstawowymi. Jeżeli jej nie będzie, będziemy interweniować, ale prośba jest i cały czas jeszcze mogę nieraz na Waszej Radzie być, o spokój i takie zaufanie wewnętrzne, żeby nie było tych takich właśnie, że ja nie pójdę do dyrektora, to pójdzie dyrektor Janek Krasiecki albo wójt i załatwi wam prawdę. Tak nie będzie, proszę Państwa. Zapomnijcie o tym. Nie będzie tak. Musimy wspólnie, razem wspierać się i pomagać. Musimy razem chodzić, razem arkusze sprawdzać, razem dopasowywać to wszystko. I to będzie od razu od ręki, to nie będzie tak, bo proszę Państwa, co ma dobre, a co złe strony, jedna czy druga. Stopniowe ma niedobrą jedną rzecz. Jedną rzecz ma niedobrą z końcową klasą w drugim roku kończącą się. To jest niedobre i my o tym wiemy, bo ja z wójtami okolicznych tu gmin już rozmawiam. I w stowarzyszeniu rozmawialiśmy i w Czołaczewie. Natomiast jest spokojniejsze i jest bardziej dla samorządu, mniej kłopotliwe i kłótliwe. Bo tak to zobaczycie, że nie będzie tego tak zwanego, jeżeli będzie dobry spokój. Ja mam nadzieję, że będzie. Bo trzeba być dobrej myśli. Ja wczoraj wyraziłem tutaj swoją wolę. Natomiast jeżeli tego nie będzie, to proszę Państwa zobaczycie, że góra, bo góra nam stworzyła tą ustawę, a dół się skłócimy. Przy budowaniu gimnazjum też mieliśmy problemy. To nie było tak też pięknie. Pamiętacie, którzy są od samego początku, ile było kłopotu, żeby utrzymać jedno gimnazjum na gminie. A przecież były zakusy, spotkania, nawet chciano rozwalić radę mi, żeby utworzyć dwa gimnazja. I co wtedy by było? Ile my się nacierpieliśmy z dyrektorem Jankiem? Ile było zaczęto ja myślałem, że wyniosą nas w niektórym wypadku, bo takie były problemy. Ale proszę Państwa, teraz likwidujemy, to jest z drugą stronę i to jest jeszcze gorsze. Ale to jest gorsze dla Państwa, dla nas, jako dla samorządu. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Ja uważam, że sobie poradzimy, bo już tutaj w tych dyskusjach z dyrektorami, chociaż mamy kłopotu, bo proszę Państwa, się kończą powierzenia, że ustawa się zmienia, dyrektorów, sprawy organizacyjne trzeba to dogrywać i to jest problem. No to jest problem, który na nas spada, że mało tego, ciekawe jakie pieniądze dostaniemy. Jak znowu algorytm będzie liczenia pieniędzy na tego, to proszę Państwa, ja tak tutaj rada tego. A jeżeli będzie trzeba dołożyć 1 000 000 zł, a skąd weźmiemy ten 1 000 000 zł? A i tak dokładamy do oświaty już 3 miliony prawie z dowozem z przedszkolami. To są ogromne pieniądze. Na inwestycje zostaje, niech Pani Skarbnik powie, 1 000 000 zł ze względu na to, że musimy do szkół dołożyć. Ale proszę Państwa, trzeba zrobić wszystko, żeby ludzie nie ucierpieli. Żeby nie było tego chaosu, żeby było nie tego niepokoju było. I ja tutaj wczoraj Wysoką Radę w jakiś sposób prosiłem. Natomiast zostawiam Wam, drodzy Panie Radni, bo to Wy podejmujecie. Bo jeżeli by się nie podjęli, to spada to na mnie. Jeżeli ja nie podejmuję, bo i takie są sytuacje, to podejmuję wojewodę. I to by było najlepsze. To by było najlepsze. Bo tak to jakby nie zagłosował, to któraś strona będzie niezadowolona. To jest po to chyba. Ja tylko widzę jedno, proszę Państwa, że spokój, jeszcze raz spokój i nie jak najmniej dyskusji w terenie i na przykład pomówienia takie, które tutaj do mnie docierały i docierają, że my nie przyjmiemy
nauczyciele w gimnazjum, to nie wiem, czy to są pomówienia, czy to ktoś sobie wyssał i takie teorie twierdzi. Jest tu dyrektor Andrzej Grabary, który niby jest koordynatorem, chociaż mówi nie do końca, bo on jest od tego, żeby pomóc, bo on nie jest jakimś wyboru, że wyrzucił go, czy my wybrali. Przecież ja nawet nie wiedziałem, że on został koordynatorem do spraw wdrażania tej ustawy. To dla mnie to jest takie było nie do pojęcia, ale przyjechano i mówią dyrektorowi, ja się nawet ucieszyłem, bo raz, że ma doświadczenie, drugie wie jak to się robi, na czym tak się dobrze zna, lepiej jak my samorządowcy i zrobi to dobrze. Natomiast konsultacje z kuratorium były też konsultowaliśmy. I dyrektor, i ja, i żeśmy uchwały wysyłali tu sekretarz, ile my żeśmy tu nabojowali w różny sposób, żeby zrobić jak najlepiej. Ale proszę Państwa, nie ma innej opcji. Są te dwie opcje, które trzeba podjąć te decyzje i to należy do Państwa do rady. Także dziękuję bardzo. Pozwolicie Państwo, oddam głos prawej stronie i chciałbym usłyszeć opinię co do jednej, co do Państwa. Bardzo proszę. Ja wczoraj na spotkaniu. Bardzo proszę o na spotkaniu. Stwierdziłem, nie ma tego swojego czasu, żeby na drodze nie wyszło. Bo ja wcale, oczywiście, że żałuję, że gimnazjum jest powołane, bo uważam, że środowisko wiejskie zrobiło bardzo pozytywną rolę. Użytkowało przede wszystkim kadrowo szkoły. Wykorzystano nauczanie przedmiotowe, czyli przygotowanie nauczycieli konkretne. Skłoniło nauczycieli do podjęcia uzupełnienia kwalifikacji czy zdobycia kwalifikacji dodatkowych, że ja zgromadziłem w swojej szkole takich nauczycieli, którzy mogli z każdej bodaj klasy od szkoły podstawowej i dalej przynosić nagrody. Ja sugerowałem się również tym, na czym oparty jest sukces szkoły chińskiej, która wygrywa wszystkie badania jak dotychczas, że do szkół trafiają nauczyciele z 30% populacji najlepszych uczniów. Praca w szkole nie jest błahostką i oczywiście ja nikomu nie wypowiadam, że w szkołach podstawowych to nie ma kwalifikacji, albo że nie, ja z wieloma współpracowałem i w szkole podstawowej uczyłem i znając wiem, że zostali nauczyciele, bo przecież są nauczyciele 1-3 i to są specjaliści i również jest wielu przedmiotowców, z których korzystałem. Moje zaniepokojenie jest bardzo duże od pracowników, dlatego ja optuję za wcieleniem do szkoły podstawowej i żeby gimnazjum przestało samodzielnie funkcjonować w 2017 roku od razu, ze względu na bezpieczeństwo swoich pracowników. I nie chciałbym wysyłać ich, to co Pan Wójt mówi. Oczywiście to jest prawda i tak trzeba, że trzeba rozmawiać z dyrektorami, ale my rozmawialiśmy z dyrektorami. Jak Wójt mówił o spotkaniu 17 stycznia, to dyrektorzy jednoznacznie powiedzieli, że będą przyjmować. To nie ma taka wątpliwości, że będą przyjmować. Ja wnioskowałem na tym spotkaniu, żeby na początek klasy 7 i później 8 obsadzać przede wszystkim nauczycielami gimnazjum, żeby w ten sposób się rozładowała sytuacja i również stres moich pracowników, ale absolutnie w tym miejscu nie wymieniam, że to miałoby odbyć się kosztem nauczycieli szkół podstawowych, bo przecież skoro do tej pory się mieścili w klasach od 1 do 6 czy od 0 do 6, to w tym okresie przejściowym powinni się mieścić. Ja chcę powiedzieć,
i że to jakieś tam pomówienia? Nie, to nie są pomówienia, to są sprawy oparte na faktach. Trwają zatrudnienia w szkole, zapowiedź likwidacji gimnazjów, była zatrudnienia trwają. Ta pierwsza koncepcja jednoznacznie obligowałaby wszystkich do tego, by jednak mieć to na uwadze. Tak się zastanawiam, bo czy dobro dzieci, bo tak było wczoraj poruszane, dobro pracowników, bo też było wczoraj poruszane szkoły podstawowe. Ale skoro trwają te zatrudnienia i związkowcy jednak wewnętrznie nie byli w stanie zablokować ich zatrudnienia. Nie występowali w ogólnym interesie. Wczoraj jednoznacznie opowiedzieli się za tym, żeby no spokojnie i tak dalej. Ale to jest taki sam spokój z jednej, jak i z drugiej strony. My też chcemy spokojnie. A tak naprawdę na tą sesję tutaj domyślam się dlaczego. Doprosiliśmy się. To nie miała sesja wspólna przy naszym udziale. Ważne sprawy, a rodzice to absolutnie do tej pory nie byli pytani. O cokolwiek. A tak naprawdę to wiem o czym mówię, bo ja nie zrozumiałem oceny. I chcę powiedzieć, jeden argument użyłem w ocenie, że jednak chyba powinniśmy zasługiwać, bo moja ocena to jest ocena pracy nauczycieli. U mnie nikt nie ma oceny dobrej. Nikt nie ma oceny dobrej. Jedyną osobą ja bym, gdyby tak to nastąpiło. I nikt nie uprzedzał, że taką ocenę ustaliliśmy z kuratorium, prawda, że ewentualnie, no oczywiście ja mam prawo odwołania, ja się odwołałem. Jednego argumentu użyłem. Że my nie mieliśmy przez okres 18 lat ani jednego zalecenia, jeżeli chodzi o pracę szkoły. Ani jednego najdrobniejszego. Nie mówiąc o rzeczy drastycznej, jakim są programy naprawcze. My nie mieliśmy ani razu wpadki, jeżeli chodzi o dół na egzaminie gimnazjalnym. A to, co się stało w ostatnim roku, to ewenement, który się nigdzie nie stał. Do nas przyszły dzieci z drugim staninem na 9, gdzie średnia w kraju była 5 w tym czasie, a odeszły ze staninem 5-6. Jestem przekonany, że rodzice o tym będą pamiętać. Oczywiście żadnej presji w tym momencie nie wywieram, ale jednoznacznie będą to zauważyć. To prawda, że mnie pytają, ja jestem w niezręcznej sytuacji. Czy ja będę kierował szkołą podstawową? Odpowiadam nie, bo prawo mi na to nie pozwala. Ale na pocieszenie odpowiadam, że jak byłby konkurs, to ewentualnie wystawię dlaczego. Natomiast chcę powiedzieć, prosząc Państwa o wariant pierwszy, bezpieczny, bo nie zamierzamy się rozpychać, prosząc, żeby wziąć przede wszystkim pod uwagę dobro dzieci. Ja wiem, co to znaczy dobra szkoła i wiem, co znaczy wartość tych w tym momencie zestresowanych nauczycieli. Jeżeli wczoraj na zebraniu stanowisko wicedyrektora szkoły podstawowej było nadrzędną sprawą, to mogę śmiało powiedzieć, że jednoznacznie coś przeszkadza, żebym ja w strukturę szkoły podstawowej wszedł. Historia pewnie ostatnich lat. Nikt z moich pracowników, nawet jak była skrajna sytuacja potrzeby nauczyciela, nigdy nie dostał pracy w szkołach podstawowych. Dlaczego? Ktoś by powiedział, może nauczyciele gimnazjum się wywyższają. Może. Ale jest jeszcze druga strona. A może kompleks ktoś ma?
ani jedna, ani druga dobrze nie służy. Ani jedna absolutnie, ani druga. Zdarzały się takie przypadki w historii szkoły, pan wójt na pewno pamięta, że nawet zatrudniony nauczyciel z tytułem magistra nie interesował się tą sprawą, został przez rodziców ze szkoły jednak skłoniony do opuszczenia tej szkoły. Nie tak dawno, prawda? Na pewno to już była historia, że nie chcę o sąsiedniej szkole, bo ja mówię tylko w kontekście o sąsiedztwie, tam gdzie pan przewodniczący mieszka, że ja mówię, że można było temu przez lepszy nadzór zapobiec. Zapobiec nie tylko dla dobra dzieci, ale również dla tej osoby, która w tej chwili by ją wszyscy chcieli wyjąć. Bo można to było zrobić. Żeby zeszła raz ze swojej drogi, jeżeli to ja niczym nie ustawię. To wszystko można było zrobić. Wracam do stanowiska wicedyrektora. Jeżeli moja osoba w szkole podstawowej przeszkadza, to niech nie przeszkadzają moi nauczyciele. Moja kadencja kończy się teraz. Ja mogę nie przyjąć stanowiska wicedyrektora. Wolno. Stanowiska dyrektora szkoły podstawowej może nie przyjąć na dwa lata, jakby taka sama sytuacja była. Dyrektor tej szkoły z tego tytułu, że woli mieć pewność na 5 lat. Jeszcze raz chcę powiedzieć, proszę uznać, że moja osoba jest nieważna w tym momencie. Ja z góry deklaruję, że jak trzeba nie przyjąć stanowiska wicedyrektora. Wolno mi być. I żartem chcę zakończyć. A to smutny żart. Ja dwukrotnie byłem wzywany do gminy. I dwukrotnie, i pan sekretarz, i pan wójt zapewniał mnie, że jednak chyba ten pierwszy wariant będzie ważny. Ba, ja nie będę powtarzał, co było uzgodnione, że przy radni, jak radni, najpierw patrzymy na to, jak później i tak dalej. To nie jest istotne. No i jest przed południem, bo to było zawsze po południu, że ten pierwszy wariant. A teraz jestem w niebezpieczeństwie, bo chyba raczej sądzę, że państwo drugi podejmiecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może ktoś ze związku chce zabrać głos? Chciałbym się samym do mnie, szanowna rado, wczoraj ja tylko powiele tą moją obawę, bo nie wiem dlaczego jest to moja obawa, ze względu na to, że wczoraj szczegółowo przedstawialiśmy wariant korzyści pierwszy, ten projekt pierwszy. Mam to poczucie takie, jak pan dyrektor zabiega i wdzięczna jest, dziękuję za to, że dba o nas, zawsze dba o nas. I nigdy nie było takiej sytuacji, że po prostu źle o nas się wypowiada. Natomiast projekt numer drugi, powtarzam tak jak wczoraj, o tym mówiłam, jest dla nas pewnym zagrożeniem, dlatego że zostawiacie państwo taką funkcję, niech się dalej ktoś tam martwi. I w 2019 zderzamy się ze ścianą, za solidną pracę, za po prostu podejście, zresztą państwo już o tym nie będę mówić i przedłużać. I wczoraj mówiłam o tym podejściu takim zdroworozsądkowym, co się opłaca. I państwo dzisiaj macie tą decyzję. Podjąć możecie ją tylko we własnym sumieniu, bo uważam, że mało mieliście czasu na przeanalizowanie. Może się jeszcze tak zdarzyć, że ktoś z państwa powie, ja do tej pory tego nie rozumiem. Ale drugi projekt mówi o tym, że zostawiacie nas państwo po prostu w sytuacji takiej, prawnej, że my zostajemy na niczym. No nic. I to wyraźnie, jeżeli jestem w błędzie, panie wójcie, to proszę wyraźnie powiedzieć, że jestem w błędzie. I wtedy tutaj między innymi przedstawiciele naszego gimnazjum to usłyszą. I my do tego nie będziemy wracać. Tak jak wczoraj było powiedziane, my bardzo spokojnie przyjęliśmy
wszystkie informacje, które do nas docierały. Nie chodziliśmy, pojedyncze były rozmowy, może to można nazwać prywatne, z panem wójtem. Ja o tym już nie wchodzę, pan już mnie poinformował tylko w tym temacie, że były rozmowy. Natomiast była też takie stwierdzenie. Ja rozmawiałam z panem wójtem na ten temat w dniu 11 lutego, że tak naprawdę spotkanie w czwartek z nami polegało na tym, że ze związkami, z dyrektorami był omawiany wstępnie projekt numer 1. W czwartek na naszym zebraniu oczekiwaliśmy o konkrety, co się wiąże z projektem numer 1. Pojawił się projekt numer 2. Nie wiadomo skąd. Państwo z radnymi rozmawiałam, jak powiedziałam wczoraj. Państwo, co niektórzy w sobotę mieliście tego wzoru projektu numer 2. I teraz jest tak, że Państwo w tym momencie macie bardzo odpowiedzialne zadanie. I ja w tym momencie, panie przewodniczący, byłoby mi przykro, bardzo byłoby mi przykro jako związkowcowi, kiedy ja słyszę takie przespałam się, wariant 2. Tylko, że to jest korzyścią na koniec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pan dyrektor. Tylko jedno chcę dodać, bo ktoś powie, że znowu może dotka. Pośpieszne trwają przygotowania, by nauczyciele spoza gimnazjum uzupełniły i jeszcze nowe osoby uzupełniły kwalifikacje przedmiotowe. Czy to jest dobra dla nas informacja? Nawet jeżeli. Natomiast jeżeli w tym czasie, gdzie jest nadmiar nauczycieli, zdarzyłoby się, ja myślę, że tego nie ma, ale plotka, różne rzeczy są. Dlatego zadam pytanie. Czy w tym czasie przypadkiem w naszej strukturze nie dopłaca się do uzyskiwania kwalifikacji? Czy to jest dobro społeczne? Czy to jest dobro dzieci? Czy dobro ewentualnie własnej kieszeni? Bo my tak naprawdę rozmawiamy tutaj o dobru wielkiej rodziny. Tak naprawdę. A nie o dobru dzieci. Tu do pracy ze względu na likwidację gimnazjum ustawia się kolejka. I jeżeli nie podejmiecie tej decyzji, tak jak mówię, od 17 roku, to będziecie świadkami realizacji tych zamierzeń. Dziękuję bardzo. Może ktoś z Państwa nauczycieli? Znaczy, zgadzamy się tutaj z, i dziękuję, bo przede wszystkim przedstawicielowi związku i panu dyrektorowi, że wstawił się za nami. Szanowni radni, panie wójcie, pozostali członkowie dzisiejszej sesji. Proszę wierzyć, nie dziwić się, czemu mamy plamy na twarzach, czemu nam drży głos. My w tym momencie boimy się utraty stanowiska pracy. Nie idzie za tym tylko taka, że tak powiem, osobista chucpa, tak? Chęć, nie wiem, uzyskania doktora etatu, co nam się wymawia, tylko po prostu dajcie nam szansę uczciwie pracować i spokojnie od 2017 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do szanownych gości. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Radni będą mieli za moment szansę. Nie widzę. Mam pytanie do szanownych państwa, kto chciałby zabrać głos? Prosi o głos radny Marcinie. Szanowni państwo, nie miejcie w ogóle żadnych wątpliwości do tego, że zmiany w systemie oświaty wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości i tu na dołach koalicja PSL będzie to chciała przeprowadzić w taki najmniej bolesny sposób. Pozornie będą takie sytuacje właśnie stwarzane, że my chcemy jak najlepiej. Natomiast na pewno ogólnie mają panowie przykazanie, żeby jak najwięcej jątrzyć, jak najwięcej
do takiego społecznego niepokoju prowadzi w środowiskach nauczycieli. Jeżeli teraz, też to być może trudno, za chwilę będzie rok szkolny, znaczy nie za chwilę, za pół roku od 2017 września, jeżeli teraz słychać, że już się gdzieś podobno w naszych szkołach przyjmuje, zatrudnia nauczycieli, wcale nie z naszego terenu, nie ze szkół, to o czym to świadczy? Że no, to ja bym na miejscu czy dyrektorów szkół podstawowych absolutnie bym w fazie, no, kiedy się to wszystko kształtuje, te absolutnie nowych etatów nie dał. Poczekałbym, zobaczył, a tu widać od razu, że to zły idzie kierunku i nie wiadomo tylko, czy od tak przypadkowo, czy właśnie jak najwięcej chce się takiego niepokoju wprowadzić. Panie Przewodniczący, czy w związku ze zmianą uchwały oświaty zmieniła się ustawa o samorządzie gminnym? Nie. Nie. To jaki jest sposób powiadania radnych na komisję bądź sesję? 7 dni na piśmie. To co, teraz musimy się wszystko, to zaczyna układę logiczną całość. No, odbyliście jakieś spotkanie z tutaj przedstawicielami oświaty. Już nie chcecie to tak na gorąco, jak kolokwialnie, gorący kartofel na sesję podrzucić, od niech się dzieje, co się dzieje. Ja nie byłem w stanie, jeżeli na 2 dni, na 3, ani materiału, tylko zaproszenie, bo jakoś to jest ani terminowo, jeszcze komentował. I otrzymuje, to także widać, no, jakie wy macie podejście do tej sprawy. Jak można było jeden dzień przed sesją i się okazuje, jakie poważne tematy w ogóle organizować na szybkie, to co najmniej było z dwutygodniowym wyprzedzeniem, wtedy jest możliwość konsultowania się nauczycieli z radnymi, tak to jest takie wszystko nagięte na formę. Dziękuję bardzo. Kolega nie jest w temacie, bo kolega na niektóre komisje nie przychodzi, na wspólne nie przychodzi i nie jest w temacie. A co dalej? To wszystko idzie na telefon. Proszę sobie wyobrazić. To nie jest tak, że... Gorący kartofel to nam spadł na ręce, też nie potrzebuje. No. To nam to też tak, jak szybko robi, coś też nie pracuje. No to jest... Proszę nam wierzyć. I my to wszystko żeśmy spełnili. I te 7 dni odnośnie sesji też jest spełnione. Proszę o głos radnych oświadczeń. Szanowni Państwo, Marcin, nie ma tutaj żadnych przykazań, ani narzuconych z góry. Nie ma. Powiem Ci tak, jest to bardzo gorące, bo sprawa dotyczy znajomych, dotyczy moich wychowawców, dotyczy moich dyrektorów. Miałem zaszczyt być uczniem szkoły, gdy zarówno Pan Kraśniewski, jak i Pani Rypa tam pracowali. Pani Ela była moją wychowawczynią. I Wam powiem, że kompletnie nie wiadomo, co zrobić z tymi projektami, bo każda ze stron ma swoje racje. Chodzi o byt. To nie tylko, jak się mówi, chodzi o pracę dla nauczycieli. Są jeszcze pracownicy socjalni, są to panie sprzątaczki, kierowcy i tak dalej. Po prostu rzucono nam, tak jak to Pan powiedział, gorący kartofel i róbcie, co chcecie. Jest dużo niedomówień. Naraz, tu się mówi tylko o gimnazjum, szkoła w Iłowie, a tak naprawdę przecież wszyscy wiemy, że to dotyczy szkoły w Brzozowie, gdzie jest taki w Kapturach. Żal, że tu nie ma tego ujętego, że ci nauczyciele powinno być to wymuszone prawnie, że muszą znaleźć tam zatrudnienie. Że my jako radni nie dostaliśmy jakichś wytycznych, zawsze dostajemy gotowy projekt. A tutaj rzucono na nas, na radnych, co my nie mamy o tym nieraz kompletnego pojęcia. I mamy teraz podjąć decyzję o byciu albo niebyciu osób, o ich pracy, o ich przyszłości. Nie wiemy, ilu nauczycieli może tak naprawdę w strukturach gminnych szkół liczyć na zatrudnienie, a ilu nie. Ilu musi się w szkołach podstawowych pożegnać z pracą, bo dla mnie to jest oczywiste, że jeśli jest nauczyciel z gimnazjum, z wykształceniem, ze stażem, a jest stażysta, nie wiem jak się tam nazywa w szkole, który dopiero podjął niedawno pracę, no to tak nam posadzili, brutalna prawda, powinno się dać temu nauczycielowi z gimnazjum szansę. To dotyczy wszystkich szkół. I mi brakuje tego właśnie takiej jasnej deklaracji, że mają powiedziane ci te osoby, że dla nich po prostu w tym systemie nie będzie tutaj pracy i wtedy by wiedzieli chociaż na czym stoją, czy szukać gdzieś dalej, a tak to czy podejmiemy jeden, czy drugi projekt,
to zawsze kogoś urazimy i ktoś będzie do nas jako radnych miał wielki żal. Bo będzie to albo strona gimnazjum, albo strona szkoły podstawowej, a my się obracamy w tym terenie. Wszystko spadnie na nasze głowy. Mówię, mam trochę niedosyt i żal, że to tak nie było zrobione. My powinniśmy dostać projekt gotowy, poprzedzony konsultacjami, chociażby samych dyrektorów i związków, i oni powinni uzgodnić, bo oni się na tym znają. A my radni powinniśmy, ale nie musimy. I ja mam jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli będzie to projekt, czy pierwszy, czy drugi, i przy pierwszym projekcie rozumiem, że tak jak to było wczoraj powiedziane, że do któregoś maja musicie Państwo z gimnazjum dostać ze szkoły podstawowej te potwierdzenie zatrudnienia, tak? Ale gdy dyrektor z podstawówki nie będzie w stanie tego zrealizować, jak to od strony prawnej wygląda? Bo powie, że nie ma możliwości, a jak nie wypełni, podpisze im ten papier, a nie wypełni, co wtedy? Co będzie? I po odpowiedzi na te pytania jest tu prośba radnych o zarządzenie 10-minutowej przerwy wewnętrznej, żebyśmy mogli się proszę o głos. Ja nie będę już odgłuszał, ponieważ powiem pół żartem, że po 12 wola zrobił. Natomiast chcę jasno powiedzieć. Źle macie przedstawioną sprawę. Po prostu źle. Bo jest tutaj jeden dyrektor i wczoraj była pani jedna i druga, nie było pani z Kaptu. To dyrektorzy powiedzieli, że oni są gotowi tworzyć na bazie gimnazjów, nauczycieli gimnazjum, chcą tworzyć 7-8 klas. To przecież nie jest tak, jak pan mówi, że tu raptem wszyscy nauczyciele. 2/3 klas zostaje w gimnazjum i 2/3 klas funkcjonuje i nauczyciele będą pracować. 1/3 godzin. I ja tworzyłbym w gimnazjum 3 oddziały, bo na tyle jest dzieci. Samorząd będzie tworzył 4 albo 5, bo w szkole podstawowej w Iłowie prawdopodobnie teraz to na pewno 2/6 klasy, a czy będą 2/7, tego nie wiem. Natomiast to teoretycznie to jest wręcz więcej. Nawet docelowo, gdyby się tak to utrzymało. Natomiast jednoznacznie chcę powiedzieć, mamy doświadczenie, że jednak nie. Mało tego, powiem panie wójcie, to pan wójt powiedział na ucho nam w czwartek, że nie chce was zatrudniać. No to nie mam czym. Nie chce was zatrudniać. No więc ewentualnie dlaczego? Dlaczego? Ewentualnie. Natomiast jednoznacznie chcę powiedzieć, ta decyzja od 17 roku nikogo nie wysadza, nawet tych stażystów nie wysadza. Nawet. I nikomu na tym nie zależy. A ja nie wiem, czy nie zależy na tym, żeby nas wysadzić. Ja osobiście deklaruję, nie przyjmę stanowiska wicedyrektora, jeżeli chodzi o wrzesień. Czy w takiej, czy w takiej opcji? Prosi o głos pani Kowal. Chcę, żebyście państwo, mam taką prośbę, może pan dyrektor koordynator się wypowie, bo tak tylko nasze stanowisko zginęło, a nam nie było u nas na spotkaniu, też ubolewaliśmy. To prawda, że pan jest tak przedstawiono nam i w prasie, że pan jest od przekazywania informacji, od łączenia. I byśmy chcieli, żeby pan zajął stanowisko, czy to jest realne, co mówi dyrektor Kraśnicki, czy pan widzi tą wolę współpracy dyrekcji, bo to jest bardzo ważna informacja, uważam, do podjęcia tejże uchwały. Jak pan to widzi jako dyrektor, jako koordynator szkoły podstawowej? To jest ważna sprawa. I jeszcze jedną rzecz nadmieniam, bo ja rozumiem wasze niepokoje i wątpliwości. Wczoraj pan wójt, jak również pan Grabarek, powiedział taką rzecz, że założeniem reformy, powtarzam to dzisiaj, jest, że ona jest zaskoczeniem. To prawda, że jest zaskoczeniem. Mówi się o niej drugi rok,
Od 5 stycznia mieliśmy spotkanie komisji pani Morzyńskiej, Komisji Oświaty. I tak naprawdę od 5 stycznia, proszę Państwa, jeżeli byłby ten temat naprawdę, bo ja uważam, moje stanowisko jest takie, że tu nie ma opcji, że tutaj podejmujecie decyzję, bo macie opcję. To jest ogólny, środowiskowy temat. I tutaj dla mnie bolącym tematem jest, że ja słyszę o jakichś opcjach, że wy Państwo macie ustalone jakieś głosowanie w pojęciu przynależności. To boli. Powiem szczerze, ja jako wychowawca, jako nauczyciel nie można w ten sposób. I teraz następny temat, do czego zmierzam. Założeniem reformy jest nie likwidowanie szkół podstawowych, ale również drugi współczynnik i jest powiedziane, że mamy wszystko zrobić, bo nie zakłada zwolnień nauczycieli. I ten projekt, który Państwo uchwalicie, my opiniujemy. I nie wiem, jak my mamy zaopiniować, bo od 5 stycznia można tylko odbyć. O tym rozmawialiśmy również w czwartek. I wtedy nastroje nasze byłyby troszkę inne, bo byśmy mieli wypracowane stanowisko. Dziękuję bardzo. Ogłaszam. Proszę pana Korina. Panie Przewodniczący, Panie Premierze, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Prawo oświatowe to nowe i ustawa wprowadzająca to prawo oświatowe wyraźnie mówi o procesie mianowicie kadrowym. No, jak ktoś dobrze to przeczyta, to tam naprawdę jest wszystko po kolei powiedziane. Założeniem oczywiście takim jest, że mają być nielikwidowane szkoły podstawowe, przynajmniej na etapie wprowadzania reformy oświaty i jest zabezpieczenie, nie stuprocentowe, ale jest zabezpieczenie dla pracowników. Powiadam, nie stuprocentowe. Ponieważ mówi się o tym, że pracownicy gimnazjum powinni znaleźć zatrudnienie w klasach 7 i 8 szkół podstawowych. Ja wczoraj tak sobie to mówiłem, że oczywiście nie wyobrażam sobie, że nie będzie współpracy między powiedzmy gminami w tym zakresie. Po drugie, do 2023 roku każdy dyrektor szkoły będzie musiał zgłosić do kuratorium wolne stanowiska, jeśli nie będzie miał oczywiście zatrudnienia. Czyli będzie tak zwana baza pracowników stworzona, nauczycieli, którzy nie będą wykorzystani. Czyli też jest to oczywiście jakaś, prawda, zabezpieczenie, ale nie ma automatu przechodzenia. I tego nie ma możliwości stworzenia takiej uchwały, która by mówiła, że ktoś z automatu przechodzi z jednej do drugiej szkoły. I organ prowadzący przy zatwierdzaniu arkuszy ocen będzie musiał po prostu wziąć pod uwagę, by nie płacić nauczycielom oczywiście odpraw i stanu nieczynnego, bo ci, którzy arkusza organizacyjnego, który mianowicie będzie musiał sporządzić. Natomiast pod względem kwalifikacji będzie to oceniało kuratorium oświaty i musi być pozytywna opinia kuratora oświaty odnośnie arkusza organizacyjnego. To takie zabezpieczenia oczywiście są. Gminy podejmują różne uchwały i podejmują uchwały z włączeniem. Wszystko zależy od sytuacji, jaka w danej gminie jest, jak decydują radni. Z 2017 rokiem, z 2019 rokiem jest możliwość oczywiście i 2018 roku, bo też takie są. Ja tylko powiem jedno, na pewno jeśli chodzi o kuratorium, to ich pogląd jest taki, by nastąpienie, to włączenie nastąpiło z dniem 1 września tego roku. Natomiast, moi drodzy, to samorząd decyduje i samorząd musi podjąć decyzję w tej kwestii, ponieważ możliwości prawne są
i z kim. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, ja składam formalny wniosek do prezydium, żeby nie robić przerwy, z uwagi na to, że wszystkim radnym się też spieszy, a mamy już taką burzę mózgu, że po prostu nie chcemy już więcej czekać na podjęcie decyzji. Kto wie, jak ma podjąć? W międzyczasie byłem u radnego Wasilewskiego i mówię, może nie robimy przerwy. No nie, proszę o to, żeby nie było. Bardzo proszę, koleżanka Mikołajczyk. Panie przewodniczący Maciejewski, nie wyobrażam sobie tego, że pan chce dziś opuścić naszą sesję, bo pan tylko celowo chce opuścić. Dlaczego celowo? Tak. Ja mam swoje zdanie. Proszę i mogę się wypowiedzieć w tej chwili, jeżeli trzeba. Proszę nie opuszczać, bo to jest ważne i z pan przewodniczącym komisji. Proszę o głosowanie teraz. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że zamykam dyskusję. Mam pytanie do szanownych państwa radnych. Bo w projekcie, w planie pracy mamy jeden punkt, a jedno jest głosowanie i czytam pierwszy projekt w całości czytać jak się nie. Nie. A więc uchwała w sprawie projektu dostosowania szkół średniej podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. I tu są, tak jak państwo słyszeliście, cztery paragrafy. Paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu? Proszę o podniesienie ręki, trzymać Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, Panie Przewodniczący, na komisji były dwa projekty. Projekt jeden, numer i dwa. Natomiast w porządku sesji jest projekt numer jeden i ten jest teraz poddawany pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Ale mam przejść do tego samego, bo trzeba odpowiedzieć, że to nie będzie. To Szanownych Państwa jest za przyjęciem projektu numer jeden. Proszę. 17. Dnia 2 lutego 17 roku. A więc ten projekt numer 1. Tak jest. No, kto jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki. Proszę tu zatrzymać. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzyma? Proszę o wynik. Kto się wstrzyma? Kto się wstrzyma? 11 za 4 wstrzymują. Proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Słyszeli Państwo. Dziękuję. Jedziemy dalej. Może teraz ten film przerwy, Panie Przewodniczący. Bardzo. Dziękuję. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłów, punkt pierwszy przedszkola samorządowe w Głowie, ulica Polska 14, 96520 Miłów. Paragraf drugi. Ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miłów. Punkt pierwszy szkoła podstawowa imieniem żołnierza Ciemnych w Brzozowie Starym, Brzozów Stary 67, 96521 Brzozów oraz ich oddział zamiastowych w Brzozowie Starym 21, 96521 Brzozów. Punkt 2. Szkoła podstawowa imieniem pierwszej Armii Wojska Polskiego w Wiszyce 10, 96521 Brzozów.
Punkt 3. Szkoła podstawowa imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Głowie, ulica Polska 14, 96, 520 i Punkt 4. Szkoła podstawowa imieniem Bolesława Dobrego w Kapturach, Kaptury 5, 96, 521 Żołnierz. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały wynika z zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zgodnie z artykułem 14 a ustęp 1 Rada Gminy ustala sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Na podstawie artykułu 14 ustęp 1, 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 grudnia 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata. Do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane podjąć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, a w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci w wieku 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Ustalenie proponowanej sieci zapewni realizację tego zadania przez gminę Piłsudską. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Prosi o głos pan dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Jest to uchwała nie związana w tej chwili z reformą oświaty. Natomiast w specuchwale, którą Państwo podjęli, bo to tak się nazywa, powinny być wprowadzone zmiany. No tych zmian nie mogliśmy wprowadzić, bo nie było poprzedniej uchwały. Ta uchwała jest oparta o zmiany ustawy o systemie oświaty z grudnia 2015 roku i ona po prostu porządkuje stan istniejący, taki, który jest w tej chwili. Być może, bo była dyskusja i konsultowałem to z panią wicedyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych w Kuratorium Oświaty, czy się powoływać już na nowe przepisy, czy na stare. Jest to oczywiście na dzień dzisiejszy interpretacja jest taka, że samorządy, które nie podjęły wcześniej takiej uchwały, powołują się na stare zapisy ustawy o systemie oświaty. Dziękuję bardzo. Czyli proszę o głos. Mam takie tylko pytanie. Czy to się Panie Wójcie wiąże z zakupem od Pana Kosielskiego budynku, czy dostajemy na wynajmie? Wynajmie będzie tylko do czasu, kiedy nie wykonamy swojego. Starczy na to powiedzieć. Więc to ja powiem, że wykonamy swojego, no bo to jest... Proszę Państwa, teraz mamy wynajmie, tylko że nie wiem, gdzie umieści. Teraz przy rozbudowie sali gimnastycznej i przy przebudowaniu tej przybudówki tam jest zaplanowane przedszkole i trzeba dostosować tylko te pomieszczenia socjalne, bo one się tak nazywały, do przedszkola i w tym projekcie przepraszam. Punkt wyżywienia, paragraf 5. Traci moc uchwała numer 231 łamane na 2013 Rady Gminy Piłów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Piłów. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Piłów. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w gminie prowadzonym województwa mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2017 roku. Powiem Państwu, dlaczego
jest konieczne podjęcia tej uchwały, ponieważ dzieci taką uchwałę mieliśmy, która obejmowała odpłatność powyżej 5 godzin dla dzieci, które były objęte wychowaniem przedszkoli. W związku z tym, że został jakby cofnięty ten obowiązek szkolny, dzieci 6-letnie umieszczone w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych objęte są od tego roku subwencją oświatową i nie możemy od tych dzieci pobierać opłaty. Dlatego jest zasadne, żeby taką uchwałę Państwo podjęli. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o głos Pan Burmistrz. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy można, ale moim zdaniem to jak tą gotówkę bym też wziął, to to jest ośmieszanie. Jakby było możliwe. To to jest ośmieszanie. Słuchajcie, złotówka. Jeszcze patrząc z punktu widzenia w tej uchwale, jak to wygląda, no to jest, dla mnie to jest ośmieszanie. W ogóle to lepiej dołożyć i nie pisać tej złotówki. Moje zdanie. No właśnie. Panie wójcie, ja tylko zapytam chwilę też. Proszę, tutaj uchwała nas obowiązuje nowelizacja ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego z 1 grudnia 2016 roku, którą musimy, że po prostu na podstawie czego pobieramy odpłatność od dzieci. Małe. To nieraz symboliczna opłata, ale trzeba pobierać, żeby był jakiś. Mam pytanie do Państwa radnych, czy uwag nie ma? Nie widzę. Pytanie. Czy czytać mam w całości ten projekt uchwały? Kto jest za tym, żeby nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosujemy uchwałę. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę IU. I tu paragrafy są 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 stycznia 2017. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęcie powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016. Też Pani kierownik, Pani, tak? Na podstawie artykułu 30a ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Dziennik Ustaw 2016 roku pozycja 1379 z wójt gminy Dłowie przedkłada sprawozdanie z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2016. Kwota bazowa w oparciu o którą te wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest wyliczana, jest to kwota bazowa zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie, czyli na 2016. I kwota ta w całym roku wynosiła 2717,59 kwota bazowa. Nauczyciel stażysta powinien osiągnąć 100% tego wynagrodzenia, tej kwoty, czyli 2717,59. Nauczyciel kontraktowy 111%, czyli kwotę 3016,52 grosze. Nauczyciel mianowany 144%, czyli kwotę 3913,33 grosze. Nauczyciel dyplomowany kwotę
184%, czyli kwoty 5037 groszy. Średnia struktura zatrudnienia w naszej gminie przedstawia się następująco. Nauczycieli stażystów od września do sierpnia mieliśmy 4,25, od września 1,42. Kontraktowych do 31 sierpnia 7,44, od września 9,55. Nauczyciel mianowany 10,48, od września 8,02. Nauczyciel dyplomowany 52,74 i od 1 września 55,38. W całym roku wynagrodzenia, kwota, jaka powinna być wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli według poszczególnych stopni awansu zawodowego, wynosiła nauczyciel stażysta według tego zatrudnienia, które Państwu przedłożyłam. Nauczyciel stażysta 107 833,97. U nas w jednostce samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 836,40, czyli kwota różnicy na plusie 10 002,43 zł. Nauczyciel kontraktowy 294 774,33. Wydatkowano w jednostce samorządu terytorialnego 295 101,65. Na plusie kwota 327,42. Nauczyciel mianowany powinno się wydatkować 453,631, nie mniej niż tą kwotę, nie że tyle się powinno wydatkować. Wydatkowano u nas 465,632,40 na plusie 11,999,19. Nauczyciel dyplomowany powinno się wydatkować kwotę 3,217,438,07. Wydatkowano 3,387,537,63. Kwota różnicy na plusie 170,099,56 zł. W związku z tym, że ta różnica, ta kwota wydatkowana przez jednostkę samorządu terytorialnego nie była mniejsza niż obowiązywało to według karty nauczyciela, nie zachodziła potrzeba wypłaty dodatków uzupełniających przez jednostkę samorządu terytorialnego. I teraz może przedstawię średnie wynagrodzenie nauczycieli osiągnięte w roku 2016 w szkołach prowadzonych przez gminę Iłów. Średnia liczba etatów ustalona w okresie obowiązywania poszczególnych kwot bazowych. Stażysta 3,31. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkołach gminy Iłów wynosiło 2,969,41, a według karty nauczyciela 2,717,59. Także w przeliczeniu na jednego ta kwota była wyższa 251,82. Nauczyciel kontraktowy średnioroczne zatrudnienie 8,14. W gminie Iłów wynagrodzenie kształtowało się w kwocie 3,019,87 zł. Według karty nauczyciela 3,016,52, różnica 3,35 zł. Nauczyciel mianowany średnioroczne zatrudnienie 9,96. Średnie wynagrodzenie w gminie Iłów 4,016,84. Według karty nauczyciela nie mniej niż 3,913,33. Kwota na plusie 103,51. Nauczyciel dyplomowany. Średnioroczna liczba etatów 53,62. Średnie wynagrodzenie w szkołach gminy Iłów 5,264,73.
według karty nauczyciela mniej niż 5037 groszy. Uszczędza na kursie 264,36 groszy. Dziękuję. Brutto rozumiem. Pięknie. Tak. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o głos na dyskusję. Szanowni Państwo, nauczyciele, jeszcze mogę tylko odpowiedzieć na kontę. Takie jedno zdanie. Otóż sprawdzałem, jak mają się zarobki w szkołach takich warszawskich. No i muszę powiedzieć, że Państwo nie macie tych zarobków najgorszych na prowincji. Ale nigdy też nauczyciele nie słyszałem się, żeby się uskarżali na zarobki tutaj na prowincji. A jeszcze jest istotna kwestia, że przecież te pieniążki pochodzą z subwencji oświatowych. Nie są żadne, bo nieraz jest takie na komisji zupełnie innego, o jakie zarobki w tym nauczyciele, gdy my byśmy mogli rzeczy zrobić. Nie są złe rzeczywiście, to ja nie wiem, ale to mówię. To jest subwencja, to jest subwencja ściśle określona, na co ona jest wydatkowana i tych pieniążków w żaden sposób nie można na co innego przeznaczyć, niż na świat szeroki słowa tego znaczenia nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę o głos na Wójtku. Znaczy dwa zdania. To znaczy, my nie jesteśmy prowincją, dolego Marcinie, by jesteś gminą pod Warszawską. Nie, metropolią. Proszę Państwa, zacznę z punktu widzenia potrzeb i z punktu widzenia. Ja chciałbym, żeby Pani Ania w przyszłości radnym wyliczyła jeszcze, jak to się ma do uzyskanej subwencji, bo to jest wtedy widać, ile się dokłada do poszczególnych i placówek, i chociaż jesteśmy tu wyliczamy, chociaż Państwo mieliście chyba wleżę. Przepraszam, tak było. Być może to na razie nie jest potrzeba. Będzie potrzeba może później, żeby to pokazać. Natomiast patrząc z punktu widzenia, ono nie jest to wcale jeszcze tak, że nie mogłoby być lepiej. Natomiast patrząc, ile tej subwencji mamy i ubywa dzieci, ze względu na to sytuacja nam też cały czas idzie w dół. I patrząc z punktu widzenia, musimy w tym, żeby to wyrównać, to musimy dokładać do tak zwanych wypadków bieżących, którymi są wypłaty dla nauczycieli. A proszę Państwa, teraz jeszcze może się okazać, bo widzicie Państwo, to tak niby pięknie z boku wygląda, natomiast patrząc tak od środka, od budżetu, to proszę Państwa, to wszystko idzie w tak zwane wydatki bieżące, gdzie one nam zaniżają możliwości zaciągnięcia kredytu. Ja nie wiem, czy ta klasyfikacja nie powinna być w przyszłości zmieniona, ale tam się my dopominamy u góry już przez tyle czasu i tego nikt nie zrobił. Teraz mało tego, jeszcze do tego wszystkiego doszło 500+. Które też nam wali w wyniki finansowe i w ogóle nam tutaj rewolucję robi. Przynajmniej dojdzie do tego, że gmina będzie mogła zaciągnąć 15% tylko kredytu, jeżeli nie będzie się dyscyplinować odnośnie wydatków bieżących i nie będzie płynności finansowej, tak trzeba to nazwać. I tu mamy pewną obawę, ale wracając jeszcze do tej siatki w ogóle do tego układu. Ja uważam, że nie jest u nas najgorzej, to tutaj zgadzam się z szanownym radnym Marcinem Cieślakiem. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki, bo jest on tu jest dyrektor, są, chodzi o dodatki funkcyjne, są niskie. Tutaj jeszcze powinno się za dodatkową pracę, bo widzicie Państwo, kto, jakie są wyniki i jakie są płace, to też zależy, ile w tej siatce jest godzin. Bo tak naprawdę, jeżeli teraz tych godzin ponadwymiarowych jest bardzo mało, bo żeśmy już tak obcięli i skrócili, że tam dosłownie po kilka godzin jest, ale nie ma tak naprawdę, to proszę Państwa, teraz może być jeszcze gorzej. Natomiast dobrze by było, żeby przynajmniej te etaty niektóre utrzymać. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do dyskusji. Znakiem tego informację przyjmujemy, tak?
Tak jest. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 146, ona na 31/2004 Rady Gminy Miłów z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Nie wiem, czy ten projekt będzie omawiał pan sekretarz, tak? Tak, panie przewodniczący, szanowni rado. Ustawą prawną tutaj jest ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków. Tak, na życzenie Komisji Rewizyjnej, no jak chyba też rozumiem większości Państwa Rady, w paragrafie pierwszym, w paragrafie 19 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dodaje się punkt 7 w brzmieniu: odczyt wodomierza i urządzenia wodomierzowego następuje w okresach 3 miesięcy. Paragraf 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf 3. Wykonanie powierza się wójtowi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję co do projektu. Proszę o głos, pani skarbnik. Krótko głos, bo na komisji budżetowej wczoraj była taka uwaga i słuszna, że po prostu w tym projekcie nie będzie nazwy, że dodaje się punkt 7 w brzmieniu, bo ten punkt 7 w tym regulaminie jest i będzie tutaj w paragrafie pierwszym. Ten paragraf pierwszy będzie brzmiał, że w paragrafie 19 regulaminu dostarczania odprowadzenia wody ścieków zmienia się punkt 7, który otrzymuje brzmienie: odczyt wodomierza i urządzenia wodomierowego następuje w okresach 3 miesięcy. I taka projekt uchwały zostanie poprawiony przez podpisanie przez pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Ja się odbyłam na początku. Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 164 na 31 łamane na 2004 Rady Gminy Miłów z dnia 8 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Miłów. W paragrafie pierwszym, tak jak tu pani skarbnik powiedziała, paragraf 2, pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf 3, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z pani z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Punktu następnego. Sprawozdania prac Komisji Rady Gminy za rok 2016 i plan pracy Komisji Rady na rok 2017. Mam pytanie do szanownych państwa radnych, czy sprawozdania czytać, czy to były omawiane na poszczególnych komisjach, tylko tak proponował po prostu plan pracy, ten ramowy przedstawić, bo to i tak nie jest jako uchwała, tylko po prostu jako informacja. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie planu. Sprawozdania to wiadomo, że były omawiane na poszczególnych komisjach. Przedstawię tylko też plan pracy na 2017 rok. Planie pracy Komisji Budżetu i Finansów nie są wymienione konkretne terminy posiedzenia, ponieważ Komisja Budżetowa odbywa posiedzenia swoim głosem. Komisja odbywa również posiedzenia wspólne z innymi komisjami przed każdą sesją Rady Gminy, na których omawiane są zmiany w budżecie gminy i zmiany w UPR. Posiedzenie Komisji Budżetowej odbywa się również przez sprawozdanie z prac Komisji oraz traktowania planu pracy Komisji przy opracowaniu budżetu gminy. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbywa się również na wniosek wójta gminy oraz skarbnika gminy.
Komisja Budżetowa nie może zaplanować konkretnych terminów i dat, bo to wynika z innych przyczyn, na przykład przychodzą subwencje czy coś i trzeba szybko wprowadzić do budżetu, wtedy nawet na telefon zwołuje się Komisja Budżetowa. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi co do planu pracy? Nie widzę. Proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu pracy na 2017. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 przypomnę w ubiegłym roku. Analiza z realizacji budżetu za rok 2016, wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium wójtowi gminy, kontrola zamówień publicznych, kontrola wykonania przez wójta uchwał przyjętych przez radę gminy, kontrola podpisywanych umów na prace inwestycyjne oraz remontowe, kontrola placówek podległych, analiza podatku od działalności gospodarczej, który do sprzedaży alkoholu, przeprowadzenie kontroli przez komisję w przypadku zauważenia nieprawidłowości, kontrola organizacji pozarządowych wykonywania usług otrzymanych dotacji, przeprowadzenie doraźnych kontroli skraconych przez Radę Gminy oraz Przewodniczącego, analiza stanu realizacji budżetu gminy i sprawy bieżące. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi co do planu? Proszę o głos Radny Cieślak. Szanowni Państwo, jedna z komisji rewizyjnych wykryła nieprawidłowość dotyczącą pobierania diet przez sołtysów, przez osoby nieuprawnione, członków rodzin. I co chciałem powiedzieć, Szanowni Państwo? No, to ja to tak porównuję, to jest taka mała skala, ale to samo mnie spotkało, co Mariusza Kamińskiego, który wykrył nieprawidłowości odnośnie nadużyć Sofii Różnie w różnych sytuacjach. I opinia publiczna została tak później wmanewrowane na sesji, że to ja stałem się na tej sesji, to takie typowe było w sowieckim stylu zorganizowane, to tam jest nieuczciwy, panie Marcinie. Członkowie komisji rewizyjnej, ja mam tu nadzieję panu przewodniku, że on jako młody człowiek już nie będzie brnął w tą retorykę postsowiecką, nie wiem, przemilczał czy się nie. Ja stałem się za to, że ktoś pobrał nieuczciwie pieniędzy, to mnie próbowano zakrzyczeć, zlinczować. Nie mam w ogóle zaufania teraz do komisji rewizyjnej, tym bardziej, że no, najprawdopodobniej też przeciek dla tej pani sołtys poszedł i ona w porę te pieniążki oddała, bo dzisiaj już by nie była sołtysem, to są poważne sprawy. Mówię, możecie sobie teraz na takim zamkniętym, bo sami już pewność tracicie i musicie zamykać te sesje, ale się król wymyka i będzie tak w Polsce i jest już tak, bo mówię, nowa zmiana rzeczywiście gloryfikuje tych ludzi uczciwych, a takich właśnie, co inni sobie robią, śmieją, budzają, to oni pójdą w niepamięć i przed nimi. Proszę o głos, odpowiem, bo sobie tam i poza tym, że moi rodzice wysyłali kiedyś jabłka, to nie mieliśmy nic wspólnego. Niepewnie, nikt. No tak, no jak już tak patrzę. No taka jest prawda, ja tobie nie przerywałem, ty mi nie przerywasz. Gdybyś przychodził na komisję rewizyjną, tak jak było to ostatnio, gdzie poruszyliśmy ważny temat, byś wiedział, o czym rozmawiamy, że jest możliwość i rozmawiania, i poruszania, i załatwiania pewnych spraw. A wywołałeś panią sołtys, to inni radni potwierdzą, chciałeś dokumenty do wglądu, były dokumenty do wglądu. Jak nie było? No przecież przynieśli ci listy podpisu, obecności, kiedy wszystko. Przynieśli? Tego dnia przynieśli? No tego dnia to była przynieśle. Tak, za następny pani czas, tego samego dnia nie przynieśli. Ale podpisy były, to możemy rozpatrzować. Tego dnia ta lista zaginęła. No dobra, zaginęła, ale to trzeba było zgłosić doniesienie do prokuratury i byśmy tam rozwiązano, był wzięty graforok, jak jest teraz to modne i byłoby zalepione. Chyba to jest zbyt łatwa sprawa. No może zbyt łatwa, ale nie wywołuj do głosu, kiedy nie masz racji. Powiedziałem, co było na komisji rewizyjnej i tyle. Dziękuję bardzo. Radny Cieślak. Taka praca tego, co są właśnie takie nowe pokolenia tego poprzedniego systemu. No brniesz tą retorykę dalej, jak widzę. No próbujesz
uczciwego człowieka, że to był on nieuczciwy, bo ktoś nieuczciwie pobrał pieniądze. Bądź próbował. Wrócić te pieniądze. No, to jest taka symboliczna sprawa, bo otóż jak się przymyka okno na takiej nieuczciwości, no później wiadomo, że ta opinia publiczna przymyka oko na sprawy związane, jeżeli ktoś nieuczciwie też pobierze pieniądze, bo coś jest to przemicza. Proszę Państwa, ale szanowny radny Marcinie, nie można takich rzeczy mówić. Co no jak, ale to jest oskarżanie. Jak mogliby coś podrobić Lisze, jeżeli podpisało się w serwietu sołtysu, to można by było wziąć drugą listę, stworzyć, gdzie Pani Budnik Pani podpisana? No to wszystko to jest w ogóle chory pomysł i ja wiem, że nie było listy, bo nie było Tereski Dragan i na drugi dzień była ona w pracy i listę miała. A tak naprawdę, to jak jesteśmy tacy szczerzy aż do bólu, to ja też zauważyłem, że kolega Marcin podpisuje listę i z komisji wychodzi. To mam to jest prawidłowo, ale czy to jest prawidłowe? Kochani, nie mówmy o kimś, mówmy też myślmy o tobie. I to jest chyba najważniejsze. Skończmy to. Nie, nie skończmy. Bo to jest skandaliczne. Ale Marcin, to jeszcze na tym rynku nie dosyć minutku. Żeby przeszedł na koniec, bo on sam jest przeszedł. Bo to, co tu się dzieje, to jest dużo. Tak, to, co pan właśnie mówił, to jest typowe, takie, co byście się nauczyli w takim systemie. To wiecie, pan Marcin podpisuje listy. Mój brat podpisuje, czy ja podpisuję, czy moja mama podpisuje, o to się rozchodziło. Tam nie było tej osoby, podpis był, bo był członek rodziny, no tak robić nie można, to czy radny, czy sołtys, to każdy powinien wiedzieć, że składanie to było kilka paragrafów, na co się składało, na tą nieuczciwość. I proszę nie sugerować czegoś takiego i dalej, to wiecie, pan bardzo powinien, panie przewodniczący, zrobić, żeby ZSL, znaczy PSL w końcu zaczął zdobywać, pan powinien i by zdobył. Powiedzieć wtedy na tej sesji, tak, no Marcin miał rację, wyciągamy wnioski, no i to była taka sytuacja, a wy próbujecie w drugą stronę wrócić, pana wina, bo ktoś nieuczciwie próbował, albo nie pozwał, bo zostały uzgodnione tej listy, kiedy ja poprosiłem w dniu komisji, to ona przypadła, nie było. Ale to tak nie ma, to się sprawia z nami. Kochani, to tak nie może być. Państwo, jesteśmy tu we własnym gronie. Szanowny przyjacielu, panie Marcinie, a wiesz, że jak ja bym chciał wyliczyć tych, którzy przychodzi mąż za żonę, a żona za męża, to co by było? Kochani, nie mówmy o takich rzeczach, bo wiemy dobrze, że jak mąż nie może, a żona jest, to niech się cieszy, że przyjdzie, że jest, że informacje przekaże. I takie są przypadki non-stop i cały czas ja nie będę mówił o kim i kto, ale to cały czas było. To jest od zarania, od 30-40 lat, jak ja pamiętam. Mąż żonę może zastąpić jako sołtys. I ma prawo podpisać tą listę. To nie jest. Dziękuję bardzo, dajmy spokój. Jeszcze jedno zdanie. To można podjąć wiedzę i wyjść podpisać listę, jak to robi ostatnio Cieślak? Mówię. Po prostu nie chodzi. Z postkomunistami zbyt długie dyskusje do niczego nie prowadzą, bo to każdy wie. Nie wiadomo, kto to jest. Ale każdy dyskusji naprawdę. Proszę bardzo, pana przewodniczącego komisji władzy. Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Rolnictwo i ochrony środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego ładu porządku publicznego na rok 2017. Punkt pierwszy opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok. Tu poszła zmiana, może kto będzie miał mój plan, to bo nie odpowiada temu. To miała w punkcie mieliśmy spotkanie z przedstawicielami Agencji i Miasta Gminy Kronika. W tym punkcie ułożyliśmy na przegląd dróg gminy, który na wiosnę jest. Gruntownik i wyjazd ten. Ten punkt będzie jako drugi. Trzeci będzie spotkanie z przedstawicielami Agencji Rolnej i Miasta Gminy Kronika. Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Federacji. Spotkanie z oddziałem, z przedstawicielami oddziału ODR-u, spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej, omówienie tematu rozwoju gminy,
wyjazd na Polagę, opiniowanie projektu uchwał na 2017 rok, szkody łowieckie na terenie gminy Iłów, opracowanie harmonogramu budowy dróg gminy. Chociaż to nie jest do końca tego, bo już niektóre drogi weszły, ale ja już nie będę tutaj wnikał w te szczegóły, bo po prostu już weszły te drogi, no i ten na to ja nie wiem, jak to przemówię. Przygotowanie do akcji Przedzenia Świata, omówienie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, spotkanie z gminnym komendantem Straży Pożarnej, ochrona porządku publicznego, spotkanie z komendantem miejscowej policji, zapoznamy się z założeniami do projektu budżetu gminy na 2017 rok, w działach związanych z restatowaniem działalności policji. Sprawą utrzymania czystości w gminie i gminy odpadów, budowa i konserwacja przystanków autobusowych, oznakowanie dróg gminnych znakami pionowymi oraz stabilizacji informacyjnej oraz lokalizacja znaków na terenie gminy, dróg gminy powiatowych, przepraszam. I sprawy bieżące, które wynikną z tego. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi jakieś na nie widzę. Jeśli pozwolicie, panie upoważni przewodniczący Modrzejewski do przedstawienia planu pracy Komisji Zdrowia i Oświaty. I tutaj w planie jest analiza działalności GOPS, funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy Iłów, przyjęcie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii na rok 2017, ocena funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmiana ustawy o systemie oświaty, likwidacja gimnazjów. Dział oświaty. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, opiniowanie projektu uchwał dotyczących oświaty, analiza wyników egzaminów końcowych szkół podstawowych i gimnazjów, omówienie potrzeb remontowych w szkołach, ocena funkcjonowania placówek oświatowych z terenu gminy Iłów, dział kultury i sportu, analiza działalności środowiskowej hali sportowej w Żłobie, opiniowanie planu pracy GOP i gminnej biblioteki, funkcjonowanie boiska sportowego Orlik, analiza działalności klubu sportowego Unia Iłów, klubu sportowego działających przy szkołach, organizacja imprez gminnych. Czy są uwagi co do planu? Nie widzę. Pozwolicie, że w takim samym systemie zrobimy plan pracy Rady Gminy na 2017. Tak jak sami wszyscy wiecie, to jest plan ramowy. W każdej chwili może coś wyskoczyć, może coś się zmienić i musimy wprowadzać do planu pracy Rady. Pierwszy kwartał, zatwierdzenie planu pracy. Drugie, analiza bezpieczeństwa publicznego, spotkanie z komendantem. Te spotkanie z komendantem już było, ale na sesji w marcu będzie z udziałem sołtysu. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Sprawozdanie z działalności gminnych instytucji i jednostek samorządowych za 2016 i przyjęcie planu pracy na 2017. I sprawy bieżące. Drugi kwartał. Analiza realizacji budżetu gminy na rok 2016 oraz sprawozdania z jego wykonania. Udzielenie absolutorium wójtowi za rok 2016. Harmonogram budowy dróg gminnych oraz podsumowanie. Analiza aktualnej sytuacji w rolnictwie. Spotkania z przedstawicielami planu Starostwa Powiatowego, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Analiza działalności szkół w dziedzinie rozwoju sportu. Ocena współpracy z niepublicznymi ZOZ-ami w Głowie i Rzozowie oraz Szpitalem Powiatowym w Raczyniu. Ogólna analiza zagadnień związanych ze służbą zdrowia, problemy alkoholowe i narkomanii. Organizacja imprezy plenerowej otwarcie lasu. Informacja z wykonania prac w zakresie instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej oraz rozliczenie finansowe. Analiza podatku od działalności gospodarczej i sprawy bieżące. Trzeci kwartał. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
analiza przygotowania i organizacji imprezy, pożegnanie lata, analiza postępu inwestycji na terenie gminy, drogi, rozciągi, kanalizacji, zagospodarowanie przestrzenne gminy, uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy, ocena wykonywania prac przy kanałach dopływowych do rzeki Wisła oraz informacja o dokonanych pracach renowacyjnych przy rowach gospodarczych rolnych. Informacja ze strony Starostwa Powiatowego w Sanaczewie o pracach z odbudową dróg powiatowych. Kontrola ścigalności wpływu za sprzedaż alkoholu i sprawy bieżące. Czwarty kwartał. Analiza zadań wynikających z realizacji budżetu za 2017 rok. Analiza działalności OSP z terenu gminy. Działalności Klubu Sportowego Unia, analiza oraz zatwierdzenie uchwał okołobudżetowych oraz uchwalenie budżetu na 2018. Informacja o zrealizowanych inwestycjach, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, informacja o przygotowaniu obiektów publicznych do sezonu zima 2017-2018. Skrótowe informacje z wykonania budżetu za rok 2017 i sprawy bieżące. Tyle odnośnie ramowego planu pracy Rady Gminy. Czy są uwagi co do planu? Nie widzę. Dziękuję, że Szanowni Państwo Radni przyjęli te plany pracy. Tak jak tutaj poprzednicy mówili, te plany naprawdę one są płynne, zmienne i w każdym wszystko może się zmieniać, odkręcać. Także Będziemy to realizować. Proszę bardzo. Chciałem serdecznie w imieniu własnym, jak i kolegi Brucha Andrzeja Wojciechowskiego podziękować 14 radnym, paniom i panom, za przeniesienie 160 tysięcy złotych na zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego. Również serdecznie bardzo dziękuję panu wójtowi, który już jest nieobecny, pani skarbnik, panu sekretarzowi, którzy pomagają zakupić ten sprzęt. No, jedno jedyne jeszcze zdanie. Jesteśmy najstarszą jednostką w powiecie sochaczewskim, ponieważ nasza jednostka na dzień dzisiejszy liczy sobie 107 lat. Czyli za 3 lata, w 2020 roku będziemy mieli 110 lat istnienia, a na obecną chwilę w tej chwili się poruszamy samochodem, który ma ponad 40 lat i też jest najstarszy w powiecie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 14 radnym. A to, że jeden nie tak głosował, drodzy Państwo, jest nieobecny, ale za swoimi własnymi inwestycjami nie głosuje. To już taki jest typ powiedzmy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, są dwa protokoły, bo w poprzedniej sesji nie był zatwierdzony i teraz też nie był zatwierdzony. Czy są uwagi co do powyższych protokołów? Są, naniesione są po prostu. A więc możemy głosować z poprawkami, tak? Tak. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołów z poprawkami naniesionymi w chwili bieżącej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest? Panie Przewodniczący, można dwa pytania? Proszę. No Przemka w sumie. Jak nasza strona gminna, fajnie by było, tam na niej był ten regulamin i inne rzeczy, a dwa, czy na przyszłej sesji albo po sesji można zrobić krótkie spotkanie, bo jest dość dużo pytań od sołtysów, to co kiedyś powiedziałem odnośnie zatrudnienia cudzoziemców. Jak już tam nie da rady straży granicznej i tak dalej, to chociaż z Urzędu Pracy poprosić. A resztę są osoby u nas i prawnych i osób, które też trochę informacji mają, żeby też powiedzieć. Bo wiele się nie zmieniło, ale są dość częste pytania do tych, kiedy będzie, a wiosna za pas. Sądzę, że jeśli chodzi o prowadzenie na sesję, to nie ma problemu żadnego kontakcie i prowadzenie. Jeżeli chodzi o stronę, to jesteśmy na etapie już w tym tygodniu kopiowania plików ze starej strony na nową stronę, czyli tego archiwum tak zwanego,
To jest pierwszy etap, a drugi jesteśmy na etapie jakby testowania u siebie w urzędzie, bo teraz to nie będzie tak, że to będzie jedna osoba się tym zajmowała, tylko będzie miał każdy swoją działkę, czyli będzie miał kod dostępu do swojej działki, nie wiem, na przykład strzelam, zamówienia publiczne i ta osoba będzie miała do tego poddziału kod dostępu i będzie tam wkładała, wymieniała i tak dalej, zmieniała. To będzie, drodzy Państwo, teraz taki portal, to nie będzie strona, znaczy strona to będzie idow.pl, tak? Tylko tam tak troszeczkę to będzie na zasadzie, jakby powiedzieć, układu takiego... Teraz tutaj ochrona środowiska będzie miała swój zakres i tam będzie wkładała, wyjmowała i to jest lepsze. Bo jeżeli jest ktoś odpowiedzialny za sprawy związane z ochroną środowiska, to można rozliczyć, nie włożyłaś tam, nie włożyłeś tam, dlaczego i tak dalej. A jeżeli to wszystko szło do jednej osoby, no to później było ciężko to wyegzekwować i rozliczyć. A teraz w Urzędzie Gminy przeszło około 7-8 osób szkolenie, mało tego, tam jeszcze będzie hala podłączona. Tam będzie można podlinkować szkoły pod stronę gminną, podlinkować, czyli że po wciśnięciu, po kliknięciu myszką, na przykład strzelam gimnazjum w Iłowie, przeniesie nas na stronę gimnazjum w Iłowie. Tak, wygaszamy. No to na przykład szkoła podstawowa, jeżeli klikniemy na szkołę podstawową, dajmy na to Brzozowie, no to przeniesie nas ten link na stronę Szkoły Podstawowej w Brzozowie. Także to szczerze to mam nadzieję, że nawet już w tym tygodniu puścimy stronę idow.pl, bo ona już jest. My już ją mamy, tylko ona jeszcze nie jest na świat puszczona. Bo jest teraz strona www.idow.lo.test/test. My ją widzimy tylko, no, że tak powiem, urzędnicy. Natomiast jak już ten plik dostał dzisiaj, ten facet, który ta firma, która tą stronę robi, to będzie przekopiuje archiwum i już puści na świat idow.pl. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że zamknę 27. posiedzenie sesji Rady Gminy. Serdecznie dziękuję Szanownym Radnym za udział w sesji. Dziękuję gościom.